Instytut Demokracji Bezpośredniej, jak sama nazwa wskazuje, jest projektem, który działa na rzecz tego, żeby promować w Polsce demokrację bezpośrednią, a tak naprawdę w szerszym kontekście promować lepszej jakości demokrację, demokrację lokalną, zaangażowanie obywateli, zaangażowanie ludzi w życie publiczne, w życie społeczne, w życie obywatelskie. I uważamy, że tą najwyższą formą zaangażowania obywatelskiego jest rzeczywiście demokracja bezpośrednia, czyli ten moment, w którym to bezpośrednio obywatele, bezpośrednio lud, bezpośrednio naród, zgodnie z artykułem 4 polskiej konstytucji, może sprawować władzę zarówno na szczeblu lokalnym, jak i na szczeblu ogólnopolskim. Natomiast wiemy doskonale, że droga do tego prowadzi przez promowanie postaw świadomego obywatelstwa, aktywności obywatelskiej, zaangażowania lokalnego, zaangażowania w procesy konsultacyjne, partycypacyjne, aktywistyczne, protestacyjne również. Dlatego uważamy, że to, by w Polsce mogło dojść do takiej zmiany, by tej demokracji bezpośredniej mogło być więcej, tak naprawdę wiedzie przez politykę lokalną, przez politykę samorządową. No i to jest właściwie również naokoło odpowiedź na pytanie, dlaczego zaczynamy ten nasz tur po Polsce z takimi spotkaniami od Krakowa. Bo w jakimś sensie w Krakowie wydarzyło się w tym obszarze aktywności obywatelskiej wiele ważnych rzeczy również w ostatnich tygodniach i miesiącach. W jakimś sensie poczuliśmy się niemalże zaproszeni przez prezydenta Majchrowskiego do Krakowa. Po tym, jak jedną z najciekawszych form aktywności obywatelskiej, czyli inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców, postanowił zwyzywać na w ramach ogólnopolskiego portalu od najgorszych, nazywając ją anarchią, niszczeniem demokracji, pisowską ustawką i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem jednym z pomysłów na to, w jaki sposób chcemy przekonywać obywateli do zaangażowania obywatelskiego, jest właśnie promowanie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców i Kraków ma tutaj swoje bardzo konkretne doświadczenia. Po pierwsze, Kraków jest największym i właściwie jedynym w Polsce samorządem, w którym inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców można prowadzić drogą elektroniczną. Być może Państwo brali w tym udział. Kraków jest miastem, w którym doszło do sukcesu inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. Likwidacja spółki Kraków 5020, ta decyzja, którą Rada Miasta Krakowa podjęła jakiś czas temu i która tak zirytowała prezydenta Majchrowskiego, że postanowił ją tak ostro skrytykować, to właśnie jest wykorzystanie tego narzędzia, które chcemy promować i o którym chcemy rozmawiać. Kraków jest miastem dość symbolicznym na tej mapie Polski, ponieważ jeżeli mówimy, że w wielu miejscach mamy zabetonowane samorządy, to chyba trudno sobie wyobrazić lepszy przykład niż właśnie zabetonowany samorząd krakowski i dlatego postanowiliśmy tutaj rozpocząć nasz objazd po Polsce. Na początku, w pierwszej części naszego spotkania wykład wprowadzający, nie wiem, czy można powiedzieć motywacyjny, zachęcający do aktywności na lokalnym podwórku wygłosi Janek Śpiewak. Później odbędzie się dyskusja z dwójką zaangażowanych mieszkańców Krakowa, z Moniką Konieczną z Akcji Ratunkowej dla Krakowa i z Mateuszem Jaśko z Profilu, co jest nie tak z Krakowem, inicjatora właśnie tej uchwały, która spółkę Kraków 5020 doprowadziła do być może likwidacji i doprowadziła do tego, że ta oddolna obywatelska inicjatywa musiała zostać zauważona przez decydentów. Tak jak powiedziałem, nasz projekt dopiero startuje. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do tego, żeby po tym spotkaniu, jeżeli poczują się Państwo zainteresowani, jeżeli szukacie treści dotyczących aktywności obywatelskiej, oddolnej, lokalnej, samorządowej i ogólnopolskiej, byście szukali tych treści na naszych kanałach społecznościowych, na naszej stronie internetowej. Wszędzie staramy się funkcjonować pod hasłem lub bezpośrednio.pl. Jak wpiszecie w wyszukiwarki Instytut Demokracji Bezpośredniej, też pewnie te informacje znajdziecie. To, o co chciałem powiedzieć, to jeszcze jedna istotna kwestia. Część z Państwa być może słyszała o naszym projekcie czy naszej inicjatywie z relacji medialnych, które nie były najbardziej przychylne wobec naszej inicjatywy. Mam nadzieję, że to spotkanie i kolejne spotkania pokażą dokładnie sens i treść tego projektu. To znaczy tego, że chcemy rozmawiać z ludźmi ponad podziałami ideowymi, politycznymi, chcemy po prostu
pokazywać, że w każdym miejscu Polski są ludzie, którzy biorą odpowiedzialność za swoje lokalne ojczyzny i tak naprawdę z perspektywy Instytutu Demokracji Bezpośredniej nie ma żadnego znaczenia, jaki jest ich profil ideowy, jakie wartości wyznają. To, co my chcemy promować, to pokazywać, że ludzie o różnych poglądach mogą korzystać z tych samych narzędzi po to, żeby czynić miejsca, w których mieszkamy, bardziej znośnymi do życia i otoczenie wokół siebie bardziej odpowiedzialnym za świat, w którym funkcjonują. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie ku temu dobrym otwarciem i to jest chyba ten moment, Janku, w którym mogę ci oddać głos. Jan Śpiewak, Stowarzyszenie Energia Miast, aktywista miejski, chyba nawet jeden z pionierów, nie wiem, czy się czujesz już w takim wieku, żeby się nazywać pionierem aktywności miejskiej, a przynajmniej rewolucji miejskich. Janek przyjechał z Warszawy, tam koncentruje swoją działalność i może jeszcze jedno słowo, kiedy spotkaliśmy się kilka tygodni temu i rozmawialiśmy o tym projekcie, w takich spotkaniach jak to w sumie połączyła nas taka diagnoza, że jesteśmy w takim specyficznym momencie, jeśli chodzi o tę aktywność obywatelską, to znaczy mamy wspólnie poczucie pewnego wypalenia dotychczasowych formuł zaangażowania, czy ruchów miejskich, czy ruchów obywatelskich. One być może z powodu pandemii, być może z powodu wojny, być może z powodu ogólnej atmosfery politycznej i doświadczeń ostatnich lat zdaje się, że no nieco wytraciły z żaru i wytraciły trochę z tego ognia, potencjału, impetu, jakie wydawało się, że miały kilka lat temu. Dlatego też ideą, która nas w tym projekcie łączy, jest właśnie to, żeby pokazywać, że jednak są ludzie, którym się chce, którzy odnoszą konkretne sukcesy, że są w bardzo różnych miejscach Polski i takie osoby w tym projekcie gromadzimy. Jeżeli znacie takie osoby, chcielibyście swoją aktywność lokalną wypromować, pokazywać, dawajcie znać, czy to w naszych rozmowach na YouTubie, czy w innych formach, chętnie takie formy aktywności będziemy pokazywać, promować i stąd też bierze się tytuł tego wykładu, czyli to pytanie, dlaczego miasta potrzebują rewolucjonistów, żeby spróbować ten zapał do aktywności obywatelskiej na nowo rozpalić, chociaż nie jest to droga i wybór życiowy najprostszy w życiu, obwarowany różnymi potencjalnymi ryzykami, no i o tym już odpowie Janek i zachęcam do tego, żeby go przywitać oklaskami. Bardzo dziękuję za te miłe słowa, za te miłe słowa przywitania. Mam wrażenie, że tutaj jakoś lepiej brzmi, albo przynajmniej ja się czuję, jakby ten mikrofon jakoś tutaj lepiej dźwięk brzmiał. Więc tak, Piotr mnie zaprosił do tego projektu. Ja jestem, można powiedzieć, no rozumiem, że jestem tutaj uznany za rewolucjonistę. Przyjmuję to miano i jest to jakieś zobowiązanie, czy wręcz nobilitacja. Jestem związany oczywiście z Warszawą, tak jak Piotr powiedział. Byłem radnym w Warszawie 4 lata z własnego stowarzyszenia. Potem startowałem w wyborach prezydenckich na prezydenta Warszawy. Zająłem trzecie miejsce z 3% poparcia i no to pokazuje trochę, jak działa polaryzacja polityczna, jak te wielkie partie polityczne no niszczą mniej więcej to wszystko, co jest między nimi, ale nie zmienia to faktu, że miastem ciągle się interesuje, działalnością samorządową ciągle się interesuje. Z Krakowem łączy mnie wiele, ostatnio coraz więcej. Mój dziadek był z Krakowa, no i też ostatnio miałem też cykl procesów, właściwie no to był jeden proces właściwie z prezydentem Jackiem Majchrowskim. Na podstawie, no, pozwał mnie za film, gdzie miałem okazję przedstawić trochę bliżej jego działalność, jego afery, a jest to naprawdę dość imponujące z perspektywy nawet warszawskiej, jakie osiągnięcia Jacek Majchrowski przez te 20 parę lat zdobył i osiągnął. I to jest, co jest ciekawe, mi się wydaje, że Kraków jest fajnym miastem w tym sensie, że jest to wszystko bardzo transparentne. Znaczy jakby, że tutaj wszystko właściwie się dzieje dość z otwartą przyłbicą i można rozmawiać o tych problemach i o tych patologiach, które trawią samorządy. Faktycznie mając taki case study, który widać bardzo dobrze, a dzięki temu, że jednak działa tu wciąż bardzo wiele osób, jest tutaj zaangażowanych mnóstwo stowarzyszeń, jest opozycja jakaś w Radzie Miasta, do niedawna też dobrze funkcjonowały media lokalne, ciągle są te media lokalne, myślę działające nawet lepiej niż w Warszawie, to materiałów do badań i do nagłaśniania różnych problemów jest bardzo wiele. Więc jeśli będzie, ja tutaj parę minut przedstawię, z czym przyszedłem, a potem będę bardzo chętnie odpowiem na wasze pytania, tak jak potem powiedział Piotr,
Będziemy tutaj rozmawiać na temat rewolucji i rewolucjonistów w mieście. No więc jakby to, co zazwyczaj się często mówi o reformach, no że wiele reform w Polsce się nie udało, ale jedna reforma w Polsce się udała. I właśnie to jest reforma... Kochani, bo ja mnie trochę mnie tutaj jednak trochę mnie dezorganizujecie. Please. I jakaś jedna reforma się udała, czyli reforma samorządowa. I siedzą ci eksperci, politycy w Warszawie, opowiadają, no tak, jakie mamy wspaniałe samorządy, prezydenci są tacy świetni, ciężko pracują, no wiele nam się nie udało tutaj w Polsce, jeśli chodzi o centralne zarządzanie, ale te samorządy są super. No i rzeczywiście, jak można spojrzeć tak z perspektywy dość powierzchownej, faktycznie miasta w Polsce wyglądają coraz lepiej, są nowe inwestycje, nowe drogi, no jest bezpiecznie, to też jest na pewno jakimś sukcesem, jest porządek na ulicach całkiem spory, chociaż z tym też może różnie czasem bywa, ale jak w rzeczywistości przyjrzymy się trochę bliżej rzeczywistości miejskiej, no to już ta farba i ta troszeczkę zaczyna odchodzić. I można powiedzieć, że z daleka widok jest piękny, ale faktycznie jak się temu przyjrzy, to już wygląda to trochę gorzej. I za tym skrzętnie wypracowanym wizerunkiem, za który stoją sztaby PR-owców, za które stoją wydawane za publiczne środki gazety, a nawet telewizje, jak wiemy w Krakowie właśnie mieliśmy do niedawna jeszcze dwie telewizje, nie wiem czy one dalej funkcjonują w związku z likwidacją tej funkcjonują dalej, tak? Czy jakby widzę, że tutaj mimo, że faktycznie udało się z tą uchwałą, to jednak wciąż Jacek Majchrowski no, ma telewizje, które dbają o jego wizerunek, są opłacane materiały w ogólnopolskich mediach, no więc jakby mają do dyspozycji samorządowcy naprawdę szereg narzędzi do tego, żeby ten wizerunek tworzyć i budować, no że ta rzeczywistość coraz bardziej skrzeczy. Jest taka książka, którą wam bardzo polecam, nie wiem, czy ją czytaliście, Lokalsi się nazywa i to pisał ją Andrzej Andrysiak i to jest taki człowiek, który wydaje właśnie lokalną gazetę i no wizerunek i rzeczywistość tych samorządów lokalnych no, jest naprawdę dość wstrząsająca i on pisuje bardzo dość dokładnie i tak na konkretnych historiach no całą plejadę czy całą panoramę patologii, układów, przekrętów, tego jak się zamiata sprawy pod dywan, jak się łamie kręgosłupy niezależnym radnym, jak się korumpuje urzędników i to jest rzeczywiście wizja dość przerażająca, ale wydaje mi się, że niestety dość prawdziwa. No i tu jest taki cytat właśnie z tej książki, który mi zapadł do pamięci. Tu nie ma uważania, tu są realia. Mówi jeden z rozmówców Andrysiaka. Nikt, absolutnie nikt nie dostanie zatrudnienia, jeśli nie zostanie przez kogoś wprowadzony. I tutaj był akurat przypadek sprzątaczki, która nawet dostała pracę po jakimś układzie w danym samorządzie. I faktycznie nepotyzm to jest coś, co można powiedzieć trapi te samorządy. Jest to jedna z największych chorób. I pewnie im mniejsze miasto, tym ten problem jest bardziej wyraźny, bo faktycznie te samorządy w tych małych miejscowościach i te małe miasta są no, głównymi pracodawcami. Im większy samorząd, trochę pewnie tym rynek pracy jest trochę większy. Ja często mówię i jestem za to krytykowany jako i oskarżany, że jestem populistą i że w ogóle demagogiem. Mówię, że Polska to jest de facto kraj mafijny. Ale nie mafijny w takim stylu włoskim, jak że jest jakaś zorganizowana grupa przestępcza, która kontroluje po prostu wszystko od A do Z i na czele tej grupy stoi jakiś capo di tutti capi i on tutaj jest jakaś rada, się spotyka bossów mafijnych i oni decydują o wszystkim. Tylko to są bardziej takie, bym powiedział, konfederacje przestępcze. W Polsce bardzo popularne jest słowo układ i wydaje mi się, że układ bardzo dobrze to obrazuje, że to jest taka właśnie forma luźnej konfederacji, która jest zawiązywana trochę czasem ad hoc między przedstawicielami właśnie władzy samorządowej, lokalnego prokuratora, lokalnych przedstawicieli biznesu, polityków i tak dalej, i tak dalej.
I te układy najlepiej właśnie widać na poziomie samorządów. Myślę, że na poziomie administracji centralnej trochę tutaj byśmy mieli większy problem, jak to przedstawić i zobrazować, ale na poziomie samorządów to widać bardzo dobrze i widać, że te układy nie znają barw politycznych i jakby są trochę takie ponadpartyjne, ekumeniczne i pokazują, że ci politycy, którzy tak kłócą się najczęściej właśnie w mediach, w jakichś programach publicystycznych, nie, tam bardzo się nas siebie wyzywają i opowiadają i toczą walki na śmierć i życie, tak naprawdę jak te kamery zostaną wyłączone, no to jakby stają się przyjaciółmi, a już na pewno stają się przyjaciółmi na poziomie samorządowym. I Kraków tutaj właśnie, tak jak mówiłem, daje naprawdę wspaniały przykład tej ekumenicznego porozumienia ponad podziałami, bo tutaj możemy zaobserwować właśnie, jak wygląda taki ekumeniczny układ i wy pewnie wiecie to dużo lepiej niż ja. I jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, że jaki układ ekumeniczny tutaj Jacek Majchrowski zdołał zbudować, bo ostatnio widziałem na przykład pana Kosiniaka-Kamysza na otwarciu Zakrzówka i okazało się, dowiedziałem się, znaczy już wcześniej o tym słyszałem właśnie, że szef rządu Leni, ten, który dzisiaj powiedział, że nie ma wyjścia, trzeba wyciąć 1000 drzew, no jak wycinają drzewa, to trzeba, no to najwyraźniej trzeba wycinać, czyli pan Piotr Kempf jest właśnie tak, on jest przedstawicielem prawa, nie Prawa i Sprawiedliwości, tylko Polskiego Stronnictwa Ludowego. No oczywiście Platforma Obywatelska, tutaj Bogusław Kośmider, chociażby wiceprezydent, ale też no, tutaj na pewno tych polityków związanych z Jackiem Majchrowskim można wskazać dużo więcej. Jest oczywiście też Kościół w tym układzie Jacka Majchrowskiego. Zażyłość między Markiem Jędraszewskim a Jackiem Majchrowskim też wszyscy znamy, a przecież Jacek Majchrowski jest politykiem lewicy, jest człowiekiem z lewej strony z sceny politycznej i nie byłem bardzo zaskoczony, właściwie nie powinienem być bardzo zaskoczony, ale widziałem go właśnie rok temu na konferencji, którą zorganizowała Nowa Lewica w konferencji samorządowej w Sejmie, gdzie był właśnie przyjmowany z honorami i siedział na szczycie stołu razem z innymi posłami siedział. I co jest również ciekawe, jest w tym układzie również Szymon Hołownia, jego ruch, czyli reprezentowany przez Rafała Komarewicza. Widzicie, nawet nie trzeba wygrać wyborów i już można być w układzie. No to jest naprawdę coś cudownego i pokazującego żywotność polskiej polityki i tego, jak ta polityka polska jest elastyczna i asymilująca, można powiedzieć, krytykę czy właśnie nowe ruchy polityczne. Ale co ciekawe i myślę kluczowe, w tym układzie też trzeba chyba wskazać Prawo i Sprawiedliwość, tak? No bo Prawo i Sprawiedliwość również tutaj swoją pieczę nad Jackiem Majchrowskim, parasol nad Jackiem Majchrowskim roztacza i ostatnio mogliśmy przecież, no najpierw były konferencje prasowe z Jackiem Sasinem, Małgorzatą Wasserman, a potem były wspaniałe igrzyska europejskie i zresztą Jacek Majchrowski sam mówił, że będzie popierać Małgorzatę Wasserman, gdyby miała znaleźć się w drugiej turze. No więc czy o kimś zapomniałem? No chyba można powiedzieć, że tylko pan Berkowicz nie jest w układzie, ale to chyba tylko, bo jeszcze jest za młody chyba prawdopodobnie i Konfederacja jeszcze też w tym układzie prawdopodobnie niedługo się znajdzie, jeśli będzie podążać tą samą trajektorią. I ten układ, ten ponadpartyjny, ekumeniczny układ, no oczywiście jest ten blok, bezpartyjny blok współpracy z ratuszem, tak BBWR, który jakby rozumiem też składa się z wielu działaczy, idealistów ambitnych, którzy wspierają Jacka Majchrowskiego, bo jest tak wspaniałym urzędnikiem, to jest jakby inna sprawa, no ale że ten układ może dzięki temu trwać. I właśnie jak przygotowywałem ten film na mój kanał na YouTubie, no jakby byłem naprawdę pod wrażeniem tego, co się dzieje w Krakowie, jak się dzieje, a dzieje się bardzo dużo, tak? I dzięki temu, że ten układ jest taki no pełny, no te afery mogą nie ponosić, nie przynosić żadnych konsekwencji, tak? Czyli może spłonąć zupełnie nowe archiwum, które powstało dosłownie, rozumiem, kilka miesięcy przed otwarciem. Może spłonąć doszczętnie, 98% wszystkich materiałów z nich zgromadzonych może spłonąć. Mogą spłonąć dokumenty pokoleń krakowian, mogą spłonąć dokumentacja przetargów, konkursów.
I właściwie nic się nie dzieje, tak? Jakby nie ma właściwie efektu żadnego tego pożaru, tak? Można, jego żona może być właścicielem największej prywatnej szkoły w Krakowie, a ratusz, przepraszam, magistrat, w Krakowie mówi się magistrat, doprowadzi do niej tramwaj i jeszcze postawi most. Pewnie dobrze, że zbudował ten tramwaj i most, no bo miasto się dzięki temu może rozwija, no ale jednak jest to dość zaskakujące, chyba trzeba powiedzieć. No, mój ulubiony przykład jednego z naczelników, który przypinał swojego pracownicę kajdankami do kaloryfera i potem był dalej urzędnikiem i dalej mógł liczyć na kolejne stanowiska w magistracie. Można urzędniczkę, która ma zarzuty za korupcję, awansować i przenieść na inne stanowisko. Można sprzedać działkę deweloperowi na trasie planowanego tramwaju. Czy można wybudować miejską autostradę za 2 miliardy, znikąd donikąd. Można mianować wiceprezydentką osobę, która dostała pierwszą posadę za łapówkę. Można mianować inną osobę wiceprezydentką, gdy jej rodzina w tym samym czasie prowadziła intratny biznes obsługujący deweloperów. A gdy zostanie aresztowana i wyprowadzona przez CBA, nic się właściwie nie dzieje dalej, tak? Jakby jest afera, a z tego, co słyszałem, to też no jakby jeśli prokurator za bardzo się tam węszy wokół, to przestaje być już tym prokuratorem. Można krytykować wreszcie rząd, tak, bardzo ostro wyzywać różnych, tutaj mówił Piotr o tym, jak właśnie ta inicjatywa uchwałodawcza była uznana za jakiś pisowski skandal, tak, pisowski ten, ale właśnie dogadywać się, jeśli chodzi o imprezę za setki czy wręcz miliardy złotych, tak, o której nie wiedzą sami sportowcy, to jest dość niesamowite. No i właśnie ostatnio, co tutaj brałem udział w wczorajszym proteście, no, że można pod pretekstem budowy tramwaju poszerzać ulicę i do 3 pasów i wyciąć 1000 drzew, a jest środek kryzysu klimatycznego i temperatury w Krakowie w nocy ledwo schodzą poniżej 20 stopni, co pokazuje, jakimi wyzwaniami miasto i miasta się będą mierzyć. No i wreszcie można rządzić 22 lata i móc kandydować na jeszcze kolejną, wydłużoną przez parlament 5-letnią kadencję. A co więcej, można usłyszeć potem od liderów opozycji, że oni zlikwidują limit kadencyjności, a więc jeśli nic się nie zmieni, to być może Jacek Majchrowski będzie kandydować na tą kadencję i jeszcze kolejną i tak dalej, i tak dalej. Więc ja mam poczucie takie, że my uczestniczymy w takiej rekonstrukcji trochę pierwszej Rzeczpospolitej. Znaczy, że to jest ekipa w Krakowie, ale nie tylko w Krakowie, która rekonstruuje pewne zjawiska, gdzie ten hiperkapitalizm zderzył się z tą polską tradycją feudalną i z tego właśnie powstał Jacek Majchrowski i jemu podobni. I to wszystko się sprowadza do takiego mianownika, ja to często korzystam z tego słowa, czyli właśnie folwark, tak? Czyli że to jest właściwie prywatny folwark, rządzi dwór i te miasta stają się takimi folwarkami lokalnych kacyków. No i oczywiście nie jest to specjalnie optymistyczne, co mówiłem zapewne i pewnie nie jest to miłe dla ucha. No ale czy to oznacza, że mamy się poddawać? Czy to oznacza, że mamy spocząć na laurach i powiedzieć, no nic się tutaj nie da zrobić, jest układ, nie da się go przebić, nic z tym nie zrobimy. I oczywiście nie będę, oczywiście, że nie, tak? Znaczy to nie dlatego się tu spotykamy, dlatego o tym rozmawiamy, dlatego walczymy, bo chcemy coś zmienić, chcemy zmieniać naszą rzeczywistość i nasze miasta na lepsze. Ale też nie będę wam mówić, że ta politycy się zmienią, tak? Że sami się zmienią, że się ucywilizują, że przyjdzie kolejne pokolenie i to kolejne pokolenie będzie jakieś lepsze i będzie bardziej rozumne. No bo nigdy tak w historii świata właściwie nigdy tak nie było. No i między desperacją, czarnowictwem, dumerstwem, któremu ja też się często sam poddaję i jak patrzę na odczyty temperatur, naprawdę robi mi się przykro. A tą naiwną wiarą w to, że wystarczy, że ktoś nie jest z PiS-u albo z Platformy i właściwie już jest super i właściwie czego nam chcecie i ta reforma samorządowa nam się tak świetnie udała, no jest cała gama zachowań, jest przestrzeń właśnie tak jak mówię, cała gama działań. I tą przestrzeń mogą i powinni zajmować miejscy rewolucjoniści. I teraz
trochę o tym, jak to wszystko się u mnie zaczęło. U mnie się zaczęło to w 2013 roku i gdy zacząłem się zajmować miastem, czyli już 11 lat temu, i myśmy wtedy weszli w taką szczelinę, zrobiła się taka wolna szczelina i też dzięki demokracji bezpośredniej, bo było referendum odwoławcze w Warszawie. I wtedy Hanna Gronkiewicz-Waltz, która rządziła Warszawą, poczuła się słaba. I wtedy otworzyły się pewne możliwości, które wcześniej nie były możliwe. Zaczęło się od tego, że było takie osiedle domków fińskich przy Sejmie i te osiedle miało pójść do wyburzenia. I myśmy powiedzieli, no to byliśmy przerażeni absolutnie tą wizją, że kolejne drogie nam miejsce ma zostać zamienione w jakieś deweloperskie apartamenty i zniknąć z tego, z przestrzeni i mapy Warszawy. I dzięki temu, że było to referendum, mogliśmy wejść do tych domków, które były wcześniej, z tych domków zostali wyrzuceni mieszkańcy, nie ze wszystkich, ale z dużej części, i zostać tam. I pozwolono nam zrobić tam noc muzeów. I jak już pozwolono nam zrobić tą noc muzeów, to myśmy z tych domków nie wyszli. Nie było to do końca legalne, bo prawo jest narzędziem możnych tego świata, żeby trzymać maluczkich za twarz, ale sytuacja polityczna była taka, że nie można nas było z tych domków wyrzucić. I tam założyliśmy właśnie stowarzyszenie Miasto jest nasze. I to stowarzyszenie jakby stało się, no, można, mam nadzieję, mogę tak powiedzieć, taką rewolucyjną żagwią. I wtedy zaczęliśmy się zajmować reprywatyzacją w Warszawie. I odkryliśmy bardzo szybko, że Warszawą rządzi po prostu mafia. Że tak naprawdę jest, tak, że to nie jest jakaś teoria spiskowa wymyślona, tylko faktycznie w najważniejszych ciałach miejskich są po prostu gangsterzy, którzy za łapówki oddają kamienice mafii. I mieliśmy to co do tego pewność, bo dwa lata wcześniej zginęła Jolanta Brzeska. Została porwana ze swojego domu, wywieziona do Lasu Kabackiego i spalona żywcem. I nie budziło to wtedy sumień warszawiaków, nie obudziło to wtedy sumień mieszkańców Warszawy. Prasa trochę o tym tak pisała, ale w sumie wstydliwie. Jak pomyśleć o tym z perspektywy, no właśnie dzisiaj, no to jest coś nieprawdopodobnego, tak? No, że można kogoś porwać i go zabić i właściwie nic się nie dzieje. I wtedy zaczęliśmy tą rewolucję w Warszawie. I mówię my, bo rewolucja i rewolucjoniści nigdy nie działają w pojedynkę. I zawsze działają w jakiejś ekipie, bo w pojedynkę to nie można za wiele rzeczy zrobić. Można na pewno się wypalić, dostać wrzodu w żołądka czy refluksu, ale na pewno nie można rewolucji przeprowadzić. Trzeba mieć grono przyjaciół, grono zaufanych ludzi, którymi można na co dzień działać. I pierwszą cechą rewolucjonistów, która mi przychodzi do głowy, to jest odwaga. I to jest odwaga mówienia prawdy w twarz możnym tego świata. Radnym, prezydentom, tu będziemy mieć specjalistę takiego odmówienia, takich rzeczy możnym tego świata. I silnym, no i przede wszystkim w naszym świecie dzisiaj, to są ci, którzy są po prostu bogaci, bo to pieniądze rządzą naszymi miastami. I status quo jest zawsze miłe, jest zawsze wygodne i status quo bardzo można zapomnieć o wielu rzeczach, które są złe i ten kojący świerkanie mediów i władzy zawsze uspokaja. I trzeba mieć po prostu dużo samozaparcia i właśnie tej odwagi, żeby po prostu to status quo użyć i żeby pokazać, że król jest nagi. I rewolucjoniści widzą szerzej, wiedzą, że można inaczej. My nie widzieliśmy tylko niszczących murów kamienic, które były zwracane tutaj, użyję tutaj właśnie cudzysłowa, bo to nie były zwroty, tylko to było po prostu przejmowanie nieruchomości, tylko widzieliśmy ludzi, którzy są wyrzucani z mieszkań, z domów, w których mieszkali często od końca II wojny światowej. Widzieliśmy cierpienie ofiar, widzieliśmy ludzi, którzy nie potrafią, nie umieją często sami się bronić. Widzieliśmy uczniów, którzy tracą szkoły, a nie widzieliśmy nowych wieżowców, które mają powstać na miejsce tych szkół. I wydaje mi się, i mam taką nadzieję, że prawdziwi rewolucjoniści dają głos słabszym. Dają głos tym, którzy właśnie często tego głosu sami zabierać nie potrafią. I mam nadzieję, że rewolucjoniści swoją odwagą dają też przykład
i co bardzo ważne, pociągają innych, którzy może rewolucjonistami wcale nie są, są po prostu ludźmi, którzy mają swoje życie, swoje sprawy, ale też wiedzą i czują, że nie dzieje się dobrze. To jest ta milcząca większość. Ta milcząca większość, która popiera zazwyczaj zdroworozsądkowe podejście, jest po tej stronie, po stronie, no właśnie, słabszych, po stronie przyrody, po stronie historii, po stronie zabytków, po stronie no, tego wszystkiego, co nam drogie, ale często właśnie nie ma odwagi przemówić, albo nie ma czasu przemówić, albo nie wie, jak przemówić. I rewolucjoniści dają tym ludziom platformę i stają się ich głosem. I rewolucjoniści po prostu też wierzą, że może być zupełnie inaczej. No i jak myśmy się zaczęli zajmować reprywatyzacją, aferą reprywatyzacyjną, dziką reprywatyzacją, to nikt nie wierzył w to, że to się skończy. Znaczy to była historia taka, że no, oddają nieruchomości, to jest legalne, to jest zgodne z prawem, wszystko jest okej, tak? Jakby tutaj są pieczątki urzędów, tutaj są wyroki sądów, no chyba nie mogą się wszyscy mylić, tak? Cały majestat Rzeczypospolitej stoi za tym, tak? I nikt nie myślał, że to się może tak skończyć. I faktycznie trochę to trwało, tak? Bo to trwało prawie 4 lata w naszym przypadku, a i po prostu pewnego dnia ratusz, warszawski ratusz, przestał oddawać kamienice, przestał wyrzucać ludzi na bruk. Nie było żadnej ustawy, nie było żadnej uchwały, nie było niczego. Po prostu tak się stało. I stało się tak, bo już nie mogło być inaczej. Rewolucjoniści wierzą w tę utopię, tak? Wierzą, że ten świat może zupełnie inaczej wyglądać i że inny świat, czy ta inna polityka jest możliwa, ale muszą być cierpliwi. No i zatrzymanie tej mafii, jak mówiłem, zajęło nam 4 lata. Tutaj porównanie do Piłsudskiego, może trochę na wyrost, ale Piłsudski czekał 30 lat na wybuch I wojny światowej, tak? 30 lat ganiał po lasach, był w absolutnym ofie, działał często naprawdę w kilka osób, aż wyczekał tego momentu, który był momentem takim, który dał możliwość jemu działania, a Polsce niepodległość, tak? I rewolucje zdarzają się też w odpowiednim momencie i po prostu trzeba być na nie gotowym. I nigdy nie wiadomo, kiedy one wybuchną. I wydaje mi się, że jak się patrzy na historię Piłsudskiego, no to Piłsudski przegrywał, ale z każdego tej przegranej, bo wiem, że my, rewolucjoniści, dostajemy bardzo często po tyłku, wychodził mądrzejszy, wychodził z czymś, wychodził ze z nowymi umiejętnościami, wychodził z nowymi znajomościami, wychodził z nową wrażliwością, bo po każdej walce, stoczonej walce, coś pozostaje, nawet jeśli ta walka jest przegrana. I mam tutaj na sam koniec mam fragment Mickiewicza, bo jak przyszedłem tutaj jakiś czas temu po Krakowie, to właśnie widziałem pomnik był fragment właśnie z tej zwrotki z Mickiewicza. Może ją przeczytam. Hej, mam nadzieję, że nie będzie zbyt patetycznie. Hej, ramię do ramienia, wspólnymi łańcuchy opaszmy ziemskie kolisko, zestrzelmy myśli w jedno ognisko i w jedno ognisko duchy. Dalej, bryło z posad świata, nowymi cię pchniemy tory, aż oprześniałej zbywszy się kory, zielone przypomnisz lata. Dzięki. Dzięki serdeczne. Jest tak, że za 10 minut będziemy przechodzili do części... 15 minut, będziemy przechodzili do części debatanckiej, w której myślę, że będzie więcej przestrzeni w ogóle na wasze pytania i wasze komentarze, ale w związku z tym, że Jan tutaj jest pierwszym gościem wprowadzającym, to myślę, że jakieś 3-4 głosy, 3-4 pytania spróbujemy zmieścić i chyba je spróbujemy skumulować, w sensie prośba do ciebie, żebyś sobie ewentualnie zanotował i żebyśmy spróbowali jakoś kilka głosów zebrać, jeżeli oczywiście są pytania. Raz, dwa, trzy. Dobra, na razie tak lecimy. Oczywiście proszę o pytania, raczej nie stanowiska. Jeżeli komentarze, to takie do 40 sekund powiedzmy, bo no, mamy napięty kalendarz, a też pewnie więcej osób na dalszym etapie będzie chciało się włączać. Ja jestem gościem jeszcze, który pamięta PRL. Pamięta mianowicie funkcjonowanie ówczesnych rad dzielnic, rad osiedli.
I chciałem zapytać o taką rzecz, czy po prostu tajemnicą tego psucia obecnej samorządowości nie jest mianowicie partyjność i pieniądz. O co mi chodzi? Mianowicie w tamtych czasach PRL-u mianowicie rady były społeczne. Nikt za to nie brał kasy. I po prostu właśnie dlatego, że nie brał, nie pchali się ludzie po prostu właśnie po to, żeby zrobić politologię i od razu, prawda, musi być w samorządzie, prawda? Trochę taka dzisiaj jest metoda kariery, powiedzmy sobie. I to po prostu powoduje, że na przykład, powiedzmy, w Radzie Miasta mamy klub taki, siaki, owaki, różne kluby. Po co te kluby, jeżeli po prostu, prawda, komisje powinny funkcjonować, a to do spraw zieleni, a to do transportu, a to do budownictwa, etc., etc., prawda. I kogo guzik obchodzi, czy on jest, prawda, z tej partii, z owakiej, siakiej, prawda. Temat jest drzewo, auto i tego typu historie, prawda. Czyli po prostu cała ta konstrukcja samorządów jest też chora. Nie dość, że partyjna, nie dość, że mianowicie za pieniądze, to jeszcze po prostu, jak to się mówi, prawda, według klubów odwzorujących Sejm. Dziękuję. Ja mam pytanie o bycie rewolucjonistą w dzisiejszych czasach. Jaką rolę odgrywa budowanie własnego wizerunku, powiedzieliby złośliwi, szukanie atencji? Dziękuję. Hey. Dzięki, cześć Janek. To z szybkich tych stanowisk to Jacek Majchrowski nie jest lewicowcem, tylko jest postkomunistą i lepiej zawsze mówić, że jest postkomunistą, żeby nie mylić tych dwóch pojęć, bo to jest krzywdzące. To tyle ze stanowisk. Ja mieszkam w Krakowie od półtora roku. Przeprowadziłem się z Warszawy, gdzie mieszkałem prawie 30 lat. Także znam trochę ból tamtego miasta i trochę tego miasta. I trochę nawiązując do tego poprzedniego pytania, mam takie pytanie, jak radzić sobie ze stygmatyzacją, czyli jak osoba, która ma poukładane życie, pracę w korpo, żonę, dzieci, wszystko jest, stosunki rodzinne, nagle postanawia zostać aktywistą i chce tym aktywistą być dosyć aktywnie. Jak ma poradzić sobie ze stygmatyzacją właśnie w rodzinie, w pracy, jak na przykład chce zacząć działać w związku zawodowym, jak radzić sobie na przykład ze stosunkiem z pracodawcą, czyli jak radzić sobie trochę z tym wizerunkiem, a trochę ze stygmatyzacją i nie zostać nagle banitą, bo chce się zostać aktywistą. Tak, presję psychiczną i to, jak radzić sobie na przykład ze stosunkami, nie wiem, w domu, tak? Bo na przykład rodzice czy dziadkowie mają jakieś podejście, tak? I nagle okazuje się, że ty jesteś tym aktywistą, chcesz zostać aktywistą, zaczynasz mówić w domu, rozmawiać na święta i co ty robisz? Ty jesteś jakiś tam rewolucjonista, najadłeś się czegoś i tak dalej. Jak sobie z tym po prostu radzić z twojego doświadczenia? Bo też wiem, że sam pewnie też miałeś takie gdzieś tam doświadczenie w domu, więc dzięki. Super, to trzy pytania o, rozumiem, w uproszczeniu społeczne Rady Miasta, atencjuszostwo i domowe, nie tylko domowe, presję związaną z pełnieniem takich funkcji. Mhm. Ja bym bardzo chciał, żeby to było tak, jak pan mówi. Znaczy, żeby ludzie faktycznie pracowali w ramach jakiejś społecznej misji, nie za pieniądze, ale wydaje mi się, że to chyba nie jest możliwe specjalnie, tak? Znaczy, że złożoność spraw miejskich, ale chętnie posłucham waszych wypowiedzi, może macie jakieś inną wizję tego, że złożoność tych spraw w tym momencie jest na tyle duża i wymaga tak dużej kompetencji i czasu przede wszystkim, że ciężko oczekiwać, żeby ktoś poświęcił się jakiejś sprawie zupełnie bez żadnej gratyfikacji za to, tak? Tak mi się wydaje. Jednak, no ja po sobie to widzę, tak, no ja mogę działać i robić to, co robię, bo jestem społecznie utrzymywany de facto, tak, jestem utrzymywany z datków, tak, i które wpłacają mi ludzie i gdyby oni tego nie robili, to nie mógłbym się tego po prostu tym zajmować. Więc ja bym raczej, dzisiaj jest taka sytuacja, że ci radni, oni zostają taką dietę, która tam wynosi chyba 2000 z kawałkiem złotych i oni nie są ani profesjonalnymi radnymi, ani nie są do końca społecznymi, tak? Więc faktycznie ten model jest taki pół na pół. Mi się wydaje, że ich powinno być dużo mniej i powinni być dużo lepiej wynagradzani, żeby to faktycznie był zawód. Ja bym tak widział w tę stronę, żeby było ich w Radzie Miasta w Krakowie 40, tak? 8 osób, czy coś takiego, 45.
43. Może ich powinno być połowa mniej, ale powinni być lepiej opłacani, powinni mieć swoje biura. Tak myślałem kiedyś, chętnie o tym podyskutuję. Jeśli chodzi o partyjność, samorządy pokazują, że tutaj Jacek Makrowski chyba nie wiem, czy jest członkiem jakiejkolwiek partii, tak? Ale prowadzi tą partyjną politykę w tym sensie właśnie takiego partyjniactwa. Ja nie uważam, żeby polityka była czymś złym. Ja uważam, że obrzydzenie polityki zwykłym ludziom jest okropną rzeczą, która się wydarzyła. Że do tej polityki garną się naprawdę ludzie z bardzo negatywnego, negatywny jest po prostu dobór do tej polityki. I bym chciał, żeby tą politykę odczarować i żeby właśnie młodzi ludzie kandydowali, żeby zostawali radnymi, żeby wchodzili do struktur, nawet do struktur partyjnych, chociaż oczywiście te partie obecne mi się nie do końca podobają, ale uważam, że to jest droga, tak? Bo polityka to jest wszystko dosłownie, tak? I jeśli tej polityki nie odzyskamy dla uczciwych, przyzwoitych ludzi, to ona zawsze będzie tak wyglądać. Więc ja bym walczył z partyjnością, tak jak pan powiedział, ale byłbym za tym, żeby odzyskać politykę i żeby nie udawać, że polityka jest czymś złym i żeby też wiedzieć, że politycy też czegoś muszą żyć, bo jeśli nie dostaną tych pieniędzy, to boję się, że będą ich często szukać właśnie gdzieś indziej, tak? Gdzie będą sobie znajdywać właśnie jakieś dodatkowe fuchy, korupcję i tak dalej. Taka jest moja wizja, ale chętnie też tutaj się skonfrontuję. Atencjuszostwo. No trzeba być atencjuszem trochę w tej dziedzinie i na pewno to, że... Ja odkryłem po jakimś czasie, że mam ADHD, tak? Wcześniej bardzo całe życie dorosłe nie wiedziałem, że mam to ADHD, ale fakt, że właśnie mam to ADHD mi pozwalał robić bardzo dużo rzeczy, tak? Pozwalał mi działać, pozwalał mi... bodźcowałem się po prostu tym, mój mózg się po prostu tym regulował i atencja i budowanie może... Ja nigdy nie zważałem na wizerunek w takim sensie PR-owym, tak? Ja mówiłem i mówię rzeczy, które są nie do akceptacji w Polsce. Bardzo często, tak? Powiedzcie w Polsce, że trzeba opodatkować bogatych bardziej na przykład, tak? Powiedzcie w Polsce, że chwalenie się mieszkaniami na wynajem to jest jakaś w ogóle paranoja, tak? To są rzeczy, które są, ja mówię o sobie, że jestem socjalistą, tak, to nigdy nie zważałem na ten wizerunek rozumiany tak, jak go rozumieją właśnie PR-owcy czy ten. Wydaje mi się, że trzeba być wiarygodnym i na pewno trzeba przyciągać uwagę. A ten wizerunek, to jest jakby coś dla mnie wtórnego, tak? Znaczy to jest coś, co... Ale być może dlatego nie zostałem, może dlatego nie jestem już radnym też, bo nie wiem. Może jednak powinienem o niego trochę bardziej zadbać. Ale tak, więc mówiąc w skrócie, trzeba zwracać na siebie uwagę i trzeba ten kapitał osobisty budować, tak? I wydaje mi się, że on po prostu... Ludzie wyczuwają ściemę i ludzie chcą wiarygodności. Taką mam nadzieję przynajmniej. Jeśli chodzi o Jacka Majchrowskiego, jest to postkomunista i faktycznie może nazywanie go lewicowcem jest trochę na wyrost. Choć na przykład wspominam to z perspektywy jakiegoś czasu, że on był przeciwko wojnie w Iraku. To wtedy na tamte czasy było czymś zupełnie... Ja byłem za wojną w Iraku, jak przypomnę sobie, jak byłem małym Lipkiem w liceum, to więc jest postkomunistą, ale jakoś tą lewicą się był kojarzony trudno go nie... Jak go ta lewica trochę tak właśnie go tak... No próbuje z nim ta parlamentarna gdzieś tam budować relacje, to też ciężko go wyciągać z tego układu. No ale na pewno grzechem lewicy w Polsce jest to, że powstała, nie powstała na bazie czegoś nowego, tylko powstała na bazie PZPR, i to jest coś, co na pewno jest czymś, co do tej pory uniemożliwia pewnie lewicy rozwinięcie się. Jeśli chodzi o stygmatyzację i presję rodzinną, mój ojciec był bardzo, że tak powiem, przeciwko temu, co robiłem i zawsze mówił mi, a po co ci to, tam Platforma cię znowu pozywa i coś tam. I pamiętam, że jak przyszedł na moje 30 urodziny, to zamiast mi życzyć czegokolwiek, to zaczął właśnie od tego i znowu cię pozwali, co? Jakby...
No i faktycznie, no jakby, no tak to wyglądało, tak, no nie, no i próbowałem tłumaczyć mu, że, no, że jakby, jeśli, myślę, że każdy rodzic by tak chyba chciał, no mam nadzieję, że jakby jeśli jesteś wychowany w jakimś poczuciu, w jakichś wartościach, no to musisz, jak mam w najbliższym wytłumaczyć, no że takie masz wartości, tak, no że jakby nie możesz pójść na kompromis z tymi wartościami, tak, że robisz to nie dla swojej kariery, nie dla swojego, nie wiem, jakiejś swojej prywaty, tylko robisz to dla to po to, żeby naprawić świat swój, świat swoich dzieci. Możecie się ze mną nie zgadzać, ale nie odbierajcie mi prawa do tego, żeby zabierać głos i żeby stanowić tą różnicę. I wyobrażam sobie, że stygmatyzacja i presja musi być olbrzymia. I ja oczywiście też jestem jej poddany, szczególnie przez jakichś anonimów w internecie i to mi co mi pomaga i dlatego o tym też mówiłem, że no, rewolucjoniści nie powinni działać w pojedynkę, że trzeba mieć zawsze tego jednego przyjaciela lub przyjaciółkę, czy niech to, czy może być też to pewnie żona albo partner, albo partnerka, nie wiem, z którym jesteś w stanie to przerabiać na co dzień, tak? I ja, gdybym nie miał takiego wsparcia właśnie tego najbliższego kręgu, no to pewnie też bym 5 razy zwątpił, tak? No i mi też się, mi wmawiano bardzo długo, że ja sobie obzdurałem coś z tą reprywatyzacją, tak? Że ja obzdurałem sobie, że politycy biorą łapówki za wydawanie pozwoleń na budowę, tak? No nie, nie obzdurałem sobie, tak? Jakby tak jest, rzeczywiście tak wygląda świat, tak? I trzeba mieć bardzo dużo samozaparcia na pewno w sobie, ale na pewno nie wolno tego robić w pojedynkę, bo w pojedynkę się po prostu nie da, nie? I dobrze mieć po prostu partnera czy partnerkę, która, nie mówię tu już o relacji romantycznej, tylko o tym, żeby z kimś to na co dzień przegadywać i z tym rozmawiać. Chociaż wiem, że to może być bardzo bolesne, tak? I myślę, że poczucie samotności, no mi też często, ja też jestem, czuję się często samotny w tym, co robię, tak? A potem jednak właśnie idę na spotkanie z ludźmi, idę na demonstrację z kimś i w tym działaniu odnajduję sens, że ludziom na tym zależy, że ktoś tego no, to oczekuje. Jak ktoś do mnie raz na tydzień napisze, że zmienił swoje zdanie na jakiś temat albo został ośmielony do czegoś, no to jakby to rekompensuje naprawdę wszystko. Dzięki serdeczne. Myślę, że możemy zrobić sobie taki mały, demokratyczno-bezpośredni eksperyment. To znaczy, jesteśmy dokładnie w takiej sytuacji, że jest godzina 18. W tym momencie powinniśmy zacząć dyskusję. Natomiast moje pytanie do Państwa brzmi, czy chcemy zrobić 5 minut przerwy, czy chcemy przejść od razu do dyskusji? Pójdę sobie do domu, jak zrobimy przerwę. Znam ludzi. Widzę kiwnięcie głową. Pan będzie przedstawicielem tutaj modelu demokracji przedstawicielskiej. Pan zdecydował, że nie robimy przerwy w takim razie. Było to najwyrazistsze kiwnięcie głową na całej sali. W takim razie dzięki serdeczne za pierwszą część. Zapraszam na scenę, zapraszam za stół naszych pozostałych gości. Panią Monikę Konieczną z Akcji Ratunkowej dla Krakowa. Oklaski. I Mateusza Jaśko, co jest nie tak z Krakowem, sprawcę zamieszania, twórcę tej inicjatywy uchwałodawczej, od której zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę. Model jest tej rozmowy taki, żeby trochę to, co Jan powiedział, skonfrontował z przedstawicielami, no właśnie, zaangażowanych obywateli, aktywistów, pewnie różnie to można nazywać, tutaj z Krakowa, trochę podzielił się swoimi przemyśleniami, trochę zapytał o to, co go interesuje z tej nieco oddalonej perspektywy, natomiast też wydaje mi się, że od razu możemy się umówić, że to jest ta część jak najbardziej interaktywna naszego spotkania, więc myślę, że dość szybko po kilku pytaniach będę zachęcał Państwa też do tego, żeby w tej dyskusji uczestniczyć i też Was zachęcam, prawdę mówiąc, do tego, że jeżeli widzicie gdzieś przestrzeń do tego, żeby dyskusję otworzyć na dyskusję z salą, to żebyśmy się nie czuli jak, no jak wiecie, jak w studiu telewizyjnym, tylko skorzystajmy z tego, że jesteśmy w jednym miejscu i możemy tutaj rozmawiać. Mamy 2 mikrofony, ale myślę, że sobie dacie radę z 2. Zresztą tak. To daję Wam jeden i zapraszam. Tak jest, więc ja tutaj pełnię, nie jestem zazwyczaj w tej roli, więc jest to dla mnie nowa rola moderatora, więc zacznę od takiego pytania. No właśnie, czujecie się, kim się czujecie? Czy czujecie się rewolucjonistami, aktywistami, działaczami społecznymi, aktywistami? Powiedz, kim się czujesz, jaka to jest rola?
Przede wszystkim cześć wszystkim i dzięki za tak liczne przybycie. Za chwilę odpowiem na twoje pytanie, ale korzystając z tej zachęty do dyskusji, chciałabym też powiedzieć trochę o tym byciu atencjuszem i relacjach rodzinnych, bo ja z kolei jestem super introwertykiem i wyjście tutaj dzisiaj jest dla mnie wyjściem ze strefy komfortu, więc żeby być aktywistą, absolutnie nie trzeba być atencjuszem, trzeba mieć po prostu trochę chęci do działania. Natomiast jeżeli chodzi o radzenie sobie z, nie wiem, z jakąś presją, czy z hejtem, czy z tego typu rzeczami, ja też się z tym spotkałam, ale akurat fajnie trafiłam, że trafiłam do akcji ratunkowej dla Krakowa, bo właśnie tak jak powiedziałeś, nie jesteśmy sami, tylko w grupie jest nas ileś. Nie zawsze ktoś może czuć się dobrze z wychylaniem się na zewnątrz i na przykład tą rolę pełnią inne osoby, a inne są na przykład w tym zapleczu merytorycznym albo przygotowują protesty, więc jakby ta forma działania jako aktywista, tych form jest ileś. To nie zawsze musi być występ w mediach, czy kłócenie się z urzędnikami, czy z politykami, to może być jakaś zupełnie inna rola. A to, kim ja się czuję, myślę, że teraz już mogę o sobie powiedzieć, że jestem aktywistką. Przez jakiś czas mówiłam, że po prostu działam społecznie. Wcześniej się udzielałam sporo, jeżeli chodzi o kwestie prozwierzęce i działałam w takich ruchach, których się zajmowały kwestiami praw zwierząt. Teraz bardziej działam w kwestiach Krakowa, ale myślę, że jakbym miała sama siebie określić, to lubię się określać jako aktywistka. Witam wszystkich również. Ja się czuję mieszkańcem, po prostu mieszkańcem, którego coś ta, jeżeli coś denerwuje, to mówi. A że jestem taki trochę wredny, no to jak mnie raz zdenerwowali, to po prostu muszę tam wiercić, dopóki... No bo zawsze coś kolejnego jakby spada na ciebie, coś kolejnego, więc... Czuję się po prostu mieszkańcem, no poza tym, że ostatnio przyszłym prezydentem, ale to dosłownie tyle. A co cię tak kurzyło, że wszedłeś na tą drogę? Zaczęło się od tego, że ja cały czas spędzałem na siłowni na Kazimierzu, przy Galerii Kazimierz i siedzieliśmy ze znajomymi na Kazimierzu, obiad, śniadanie, kolacja i tam się taka społeczność stworzyła. Ludzie od powiedzmy tam 16 lat, takie chłopaki były po ludzi, którzy mają tam tych lat 70, 80, chodzili z nami rekreacyjnie i wszyscy razem ten czas spędzaliśmy. No i pewnego razu tam pomalowali asfalt chyba na zielono i to trochę przelało taką czarę goryczy i jeszcze zbiegło się z tym, że akurat kręciłem takie szkolenia policjantów i właśnie oni mi z całej Polski w Niemczech. I oni właśnie mi mówili, że jak my sobie w Krakowie tak pozwalamy, że takie układy to się nigdzie nie zachowały w Polsce. I ten, ja myślałem, że myślę na początku, że chodzi o kibiców i mówię, że przecież u was tam wszędzie, tak w Warszawie czy tam z Olsztyna byli. A oni mówią, że nie, że to jest ewenement na skalę krajową. I to się zbiegło w czasie. I wróciłem i zacząłem coś nagrywać i jakoś tak później poszło. Właśnie, ale jak to jest, że ten układ w Krakowie tak trwa i ma się tak dobrze? Jak to jest możliwe, że, znaczy, jak wy to widzicie, dlaczego to jest siła inercji, siła właśnie ekumenizmu, czy jak byście to rozgryźli? To jest trochę zgadywanie, co się stało przez ostatnie 20 lat. No, moim zdaniem to jest kwestia rozdawania stanowisk po znajomości i obsadzania ich swoimi znajomymi, a druga rzecz to jest kwestia tego, że trwamy w tym układzie już tak długo, że trudno jest go zburzyć. To znaczy ja się nie dziwię, że Majchrowski przy każdych wyborach zdobywa tyle głosów. I nawet bym się nie zdziwiła, jakby teraz dostał dużo głosów, ponieważ mnóstwo ludzi w urzędzie na przykład boi się zmiany ogólnie. Nie chodzi o zmianę na jakąś konkretną osobę, tylko po prostu zmiany. Trwają od 20 lat w jakiejś rzeczywistości i ta rzeczywistość może się zmienić. Więc wydaje mi się, że to jest kwestia raz oczywiście budowania znajomości przez tyle lat, a z drugiej strony też jakiś strach osób, które po prostu w tym trwają i boją się zmiany. Mi się trochę wydaje, że oprócz tych wszystkich układów, które, tak powiedziała Monika, słusznie oczywiście wskazała na to, to trochę to jest nasze takie krakowskie zrobi się, nie da się, tak mówimy często, zrobi się, a tego się nigdy nie zrobi. Takie trochę wolne życie mamy, pójdziemy do knajpy, na herbatę, na kawę, przedyskutujemy, co jutro zrobimy, ale później tego nie zrobimy.
i gdzieś tam słyszymy o tym Majchrowskim, o tym, co źle, ponarzekamy w korkach, ale później jakoś to będzie. Takie, wydaje mi się, takie to jest typowo krakowskie. A nie da się w Warszawie, to też jest stare hasło, więc jakby to chyba nie jest tylko, boję się, że to nie jest tylko specyfika Krakowa. Być może, ale zrobi się to chyba, tak mi się to wydaje, prawda. To jest chyba takie krakowskie. Nawet kiedyś taki artykuł był w Aż Dzienniku, jak wysłali reportera, żeby napisał coś o Krakowie i właśnie on także pierw napił jedną herbatę na śniadanie, później posiedział, pomyślał, że wypije jeszcze jedną i tak spędził chyba 2 dni i nic nie napisał. I powiedzcie, jak Monika, co uważasz, że największą formę, jakie tutaj działanie, jaka formy tego działania przynoszą twoim zdaniem największy rezultat i skuteczność, i czy no, zbliżają się wybory, no więc wiem też, że no, to jest taki wybór też, tak, czy zaangażować się w politykę tak na całego, czy jednak pozostać tym, no nie właśnie, nie wiem, no kimś takim bardziej w drugim rzędzie, czy społecznikiem, ale też nie jest powiedziane, że społecznicy nie mogą być politykami, prawda, więc jakby co uważasz tutaj jest tą płaszczyzną i tą formą, która no, daje największe rezultaty która budzi u ciebie największe nadzieje na przyszłość też? Myślę, że jest kilka tych form działania, które przynoszą rezultaty. Nikt z nas w tym momencie z akcji ratunkowej nie znajduje się ani w Radzie Miasta, ani w Radzie Dzielnicy, ani w żadnych innych radach, a jest o nas głośno i słychać o nas wszędzie przez to, że po prostu bardzo głośno mówimy, z czym się nie zgadzamy, z czym się zgadzamy, co należy poprawić. I to są formy protestów, to są formy chodzenia na konsultacje, na Rady Miasta, do mediów i po prostu nagłaśnianie tematów. Myślę, że to, czego się najbardziej w tym momencie boją osoby, które sprawują władzę, to jest właśnie powiedzenie czegoś głośno. A my zawsze wokół swoich protestów zbieramy jakąś społeczność. To nigdy nie jest tak, że to jest 5 osób czy 10, którym się coś nie podoba, tylko każdy temat, który bierzemy, staramy się wokół tego zbudować albo po prostu zebrać społeczność ludzi. I to, czego się boją, to jest właśnie liczba osób. I możemy to zobaczyć chociażby teraz, no teraz jest najgłośniejsza sprawa tramwaju na Mistrzejowice, gdzie gdybyśmy to zrobili po prostu my, że stanie tam parę osób i powie, że powinno być inaczej, to nikt by na to nie zwrócił uwagi. Przez to, że jest zebrana tak duża społeczność wokół tego, że były społeczne audyty, zaangażowali się to też eksperci, to w tym momencie boją się tego i to jest rzecz, która faktycznie ich uwiera i im przeszkadza. Natomiast ja nie widzę nic złego w tym, jeżeli aktywiści, społecznicy czy mieszkańcy, bo to już naprawdę różnie się nazywamy, chcieliby startować w wyborach. Jakby wydaje mi się, że dla niektórych osób, nie dla wszystkich, jest to jakiś kolejny etap działania i chęci wywierania wpływu takiego bezpośredniego. To znaczy my możemy o tym mówić i ktoś albo to uwzględni, albo nie i w zasadzie nie mamy tej siły decyzyjnej. Natomiast rozumiem te osoby, które chcą mieć chcą po prostu realnie podejmować decyzje, zasiadać w radach dzielnicy, w radach miasta. Jest to dla mnie jakiś normalny kolejny etap. W każdym normalnym kraju to by było, że okej, super, fajnie, aktywiści i mieszkańcy i działacze idą i chcą podejmować też te decyzje w naszym imieniu, a tutaj słyszymy z każdej strony, no pewnie działacie tylko po to, żeby zabrać nam stołki. Tak sobie myślę, tak, po prostu nie mam co w życiu robić, tylko czyhać na wasze stołki. No, zostać jakby jest to śmieszne. Radną, a właśnie wybory do rad dzielnic się chyba zbliżają, zanim doszły wybory do rad. Tak, pierwsze będą wybory do rad dzielnic, tak, dokładnie. I będziecie, będziecie startować, czy nie możesz zdradzać? Nie możesz zdradzać, jeszcze nie wiem. Nie wiem, jakby nie chcę się wypowiadać za inne osoby, bo jakby też mamy bardzo dużą autonomię w działaniu, to też nie jest, i może też się tym różnimy od partii politycznych, że nie ma jakiejś linii partyjnej i nie ma obowiązku i nie ma przymusu i w zasadzie każdy z nas może decydować o sobie. Jeżeli ktoś z nas zdecyduje się kandydować do Rady Dzielnicy czy Rady Miasta, to ja będę wspierać te osoby. A ty, Mateusz, ja chyba cię pierwszy z tych live'ów, cię chyba jakby pierwszy dotarłeś do mnie jakby i to było dość mocny przekaz i chyba szybko zebrałeś duże grono odbiorców. Powiedz, jak ty to widzisz, jaka platforma, no i rozumiem, że jaka forma przekazu, no i rozumiem, że startujesz, to będziesz chciał, tak? Tak jak powiedziałem, oczywiście startuję na prezydenta przede wszystkim po to, żeby wyrwać głosy tym kandydatom, którzy nie powinni w ogóle kandydować, a po drugie tym, którzy też troszkę zapomnieli,
żeby słuchać mieszkańców. No i zobaczymy, jak to będzie, aczkolwiek muszę powiedzieć, że tutaj się nie do końca zgodzę z tym, co mówiła Monika, bo miasto nie boi się liczby. Ponieważ kiedy my robiliśmy protesty na, zrobiliśmy 3 protesty pod rząd na Kazimierzu i na najmniejszym było 150 osób, a pierwszy miał chyba 350 osób. Miasto nic nie zrobiło, żadnych ustępstw. Jak zwykle okłamywało nas ustami, czy to raz Majchrowskiego, czy to raz Kuliga. I tyle z tego było, a było naprawdę dużo, bo jak zbieraliśmy przedsiębiorców i mieszkańców Kazimierza przeciwko zamknięciom tam tego, to przyszło na salę ponad 300 osób z ministrem Adamczykiem, mieliśmy spotkania. No i miasto, jak ma już swój plan, jak mają tam jakieś w tym interesy, bo nie oszukujmy się, to jest układ, który ma interesy, no to ich nic nie zatrzyma. Tak jak przypuszczam, jeżeli będzie teraz z tym nieszczęsnym tramwajem, jeżeli będą jakieś ustępstwa, to tylko niewielkie, bo to od lat ja o tym mówię, że w Krakowie jest po prostu grupa, zresztą nie ja, bo nawet Dziennik Polski, Gazeta Krakowska o tym pisała, grupa lobby tramwajowego, która zarabia na tym majątek i nie dopuszczą do budowy metra, czy jakiegokolwiek, już powiedzmy jakiegokolwiek innego transportu, tylko będą przepychać wszystko na siłę. Zresztą jak zacząłem o tym pisać po informacji właśnie z Dziennika Polskiego i od profesora Świętej Pamięci już z Typuły, gdzie właśnie z kolegą Piotrem Kubiczkiem byłem i nawet nam to mówił, przecież po panelu o metrze, to wynajęli sobie ludzie z Urzędu Miasta, ja mam rozmowę, będę ją puszczał przed tym, pseudokipisów, żeby mnie zastraszyć. Więc to jest absurd. To jest absurd, dlatego... Ale zastraszyć w jakim sensie? Zastraszyć, że no, przyjdą do ciebie? Mówi, nie, dzwonił kolega i mówi, że... kolega, to nawet jest... Nawet nie kolega, tylko jakiś tam znajomy, piąte przez dziesiąte i dzwonił i mówi, a bo przyszli do mnie na siłowni i proszą, wiesz, żebyś o tym nie mówił, tam wiesz, wszystko jest zgodne z prawem, ale wiesz, żebyś nie mówił, dlaczego w Krakowie nie ma metra, tylko są tramwaje. Pytam, a kto? A profesorowie z Politechniki i z Urzędu Miasta z Politechniki. A to nie? Fajnie mają przyjaciół ci profesorowie z siłowni, to faktycznie jest... książka Wisła w ogniu, no tak? Tak się dobrze nazywała, tak dobrze? Tak, ale to nie jest żadna tajemnicza, bo można sobie prześledzić też, jakie osoby są z jakim stowarzyszeniem związane z Politechniką, to i te same osoby mają firmy, które dbają o ten transport i te same osoby przeprowadzają analizy dotyczące tego transportu i te same osoby siedzą w zarządzie zajmującym się tym. No dobrze, to czego się boją w takim razie politycy, jeśli nie liczby? Jeśli nie liczby, w Krakowie najbardziej się chyba boją ośmieszania. O. To jest pięta Achillesowa Majchrowskiego i też piętą Achillesową jest, jak się go bezpośrednio zaatakuje, bo on przez cały czas zwalał wszystko coś na swoim... Coś wiem na ten temat. Sam widziałeś reakcję, jaka No tak, była. No prawie chciał mi przypielniczyć, ale... No właśnie, trochę... no właśnie, przecież... I ty stworzyłeś ten mural na temat Majchrowskiego, to było twoje dzieło. Poniekąd, tak mówią. Okej. Okay. Tak. No faktycznie jest coś takiego, że jak władza staje się śmieszna, to traci wiele. I Monika, powiedz, ty wierzysz, że te wybory przyniosą zmianę? A mogę jeszcze tylko się odnieść? A jasne, oczywiście, proszę cię bardzo. To z waszego podwórka, jeśli chodzi o waszą byłą panią prezydent, kiedy został stworzony taki super śmieszny profil ośmieszający ją, a ostatecznie został wykorzystany do tego, żeby ocieplić jej wizerunek. Więc to jest takie... Tak. Ta dziewczyna potem została główną ilustratorką ratusza. Dokładnie tak. Dlatego ja z tym ośmieszaniem też jestem taka pół na pół. Zresztą też widziałeś, jak został wykorzystany mural, gdzie pani Chylaszek się... przy nim sfotografowała i jedna była śmieszna beka. Ostatnio nie ma żadnego wywiadu prezydenta, w którym by nie naubliżał mieszkańcom, więc jasne, że tak. Może oni to lubią, nie wiem. Natomiast co do tej liczby jeszcze tylko, jeśli bym mogła powiedzieć, to oczywiście, że to nie zawsze jest tak, że wyjdzie ileś osób i oni z automatu robią wszystko to, co my sobie zażyczymy. Chodzi mi tylko o to, że pewna presja społeczna, jeśli będzie nas odpowiednio dużo, to wydaje mi się, że będziemy mieli szansę wpłynąć jakoś na decyzję. Mhm. Możesz powtórzyć pytanie? Wiesz, no, czy te wybory, które się zbliżają, czy one budzą twoją nadzieję, bo patrzymy na te sondaże, no i faktycznie no Majchrowski jest w tych sondażach czwarty, ale czy nie powiedział ten układ ostatniego słowa, tak? Czy tutaj się coś nie wydarzy jeszcze? No i to jest właśnie ciężki temat, bo nie wiemy, z której strony to ugryźć. Czasami patrzymy na sondaże i myślimy sobie, okej, wreszcie jest szansa na to, żeby się coś zmieniło. I tak jak mówię, to już nie chodzi o to, kto zajmie miejsce obecnego prezydenta czy obecnych radnych,
tylko że w ogóle nastąpi jakaś zmiana. Więc jakby ja osobiście nie mogę się doczekać, kiedy przeczytam dzień po wyborach informację, że Majchrowski nie zostanie prezydentem. Natomiast no, tak jak mówię, prawda jest też taka, że Majchrowski jest zawsze niedoszacowany. Nie wiem, jak będzie wyglądał ostateczny wynik wyborów, boję się tego, ale też z drugiej strony jestem pełna optymizmu, że wreszcie pierwszy raz od 20 lat jesteśmy w momencie, w którym faktycznie po sondażach i po nastrojach społecznych i nawet po rozmowach między znajomymi i rozmowach pracy widzę, że pierwszy raz mamy możliwość, że coś się zmieni. I nie uważam, żeby to była tylko nasza zasługa, czy zasługa Mateusza, czy Krowoderskiej, czy jakichś innych ruchów. Myślę, że to jest zasługa nas wszystkich, ale też tego, jak działa Majchrowski, tego, jak się wypowiada. Szczerze powiedziawszy, ostatnio rozmawiałam z moim partnerem i powiedziałam mu, że ja nie rozumiem, jak to się dzieje, że jemu nikt z rodziny nie powie, o czym on mówi w mediach i w jaki sposób. I poprosiłam go nawet, że kiedyś będę miała taką odklejkę, to żeby był pierwszą osobą, która mnie o tym poinformuje. Więc myślę, że oni sami też działają po prostu na swoją niekorzyść. Mhm. No to już, a ty wierzysz w zmianę, że przyjdzie? Wierzę, aczkolwiek będzie ciężko, bo kiedyś to liczyłem i tak naprawdę Majchrowskiemu w dużym stopniu wystarczą urzędnicy, pracownicy spółek, ich rodziny, plus jeszcze wszystkie pociotki, które tam zarabiają na tym. Więc tak naprawdę oni, bojąc się zniszczenia tego układu, mobilizują się. Przecież tam ta sytuacja w 2014 chyba, jak dostawali SMS-y, że będą zwolnieni z pracy, że to znaczy nie jakby od urzędu, tylko między sobą tam były pocztą rozsyłane pantoflową SMS-y, że kolejny kandydat, że jeżeli kto inny wygra, no to obetnie tą biurokrację, pozwalnia ich. No i ten. No tak, ale chyba nie można też traktować kilkunastu tysięcy urzędników magistratu i pracowników spółek miejskich jako monolitu. No ciężko chyba uważać, że wszyscy są za Majchrowskim. No raczej powinni być, pewnie widząc, jaki tam panuje na co dzień bałagan, nazwijmy to eufemistycznie, to powinni być do przeciągnięcia na... Nie wszyscy to są, większość wykonuje po prostu swoją pracę, prawda? No nie, no oczywiście, że tak jest, ale w momencie, kiedy oni są zastraszeni, że na przykład rzeczywiście tak będzie, no bo tam jest taka propaganda cały czas, że stracą pracę, no bo będzie biurokracja na przykład o połowę. Giba o tym często mówił, że on obetnie biurokrację, więc no będzie się to liczyć z wieloma zwolnieniami. No tak samo jak ze spółką Kraków 50-20, gdzie pracownice wyszły i podczas tego, kiedy skończyliśmy z tym rakiem, no to one płakały tam prawie na mównicy. Kobiety, które pewnie zarabiają po prawie 15 czy 20 tysięcy, one nam płaczą, że one nie będą miały za co żyć. No to, i to wygląda podobnie, ale, no ale wiesz, są jeszcze tam, przecież jeszcze między tym są osoby, nie tylko urzędnicy, no ale załóżmy, że taki urzędnik ma tak, żonę, rodziców żony, prawda, no to się robi trochę, ale weźmy też osoby, które są spolaryzowane, prawda, tylko nie PiS na przykład. Jest druga tura, jest kontra PiS. Więc wszyscy pójdą na Majchrowskiego zagłosować, prawda? No, no i na tym trochę wygrywa. Z kolei będzie, nie wiem, Platforma, no to wszyscy będą, żeby nie ten. Teraz z kolei osoby piszą, dużo osób pisze, że jak będzie druga tura i będzie Giba Majchrowski. Zanim jeszcze było wiadomo, że ja w pierwszej turze zgadzam, to piszą, że zagłosują na Majchrowskiego z kolei, bo Gibała jest za SCT. No i tak to wygląda. Za co jest, przepraszam? Za strefą czystego transportu. A, okay. Chociaż Majchrowski też wprowadził, ale chodzi o całe te jakby... No, Giba uchodzi za takiego bardzo prozielonego. Mm-hmm. No i osoby, które sobie tego też nie sprawdzą dokładnie, jak jest w rzeczywistości, bo wbrew pozorom bardzo rozsądnie często głosuje, no to... to będą na Majchrowskiego głosować i to jest kółko zamknięte trochę tutaj. Mhm. Ale też widzisz jakieś pozytywne zmiany, symptomy, jak Monika, które wśród ludzi? Nie, no widzę zdecydowanie pozytywne zmiany, ponieważ coraz więcej jest no, osób, które wiedzą, co się dzieje w mieście. Nie tak, że przychodzą i tylko sobie ponarzekają, a bo nie mogę wjechać, tylko znają tego i tego, kto jest kim, wysyłają mi nowe informacje, więc jest tego coraz więcej. Pamiętajmy też, że dawniej było tak, człowiek śmiał się z 10 lat temu, że Korwin wygrywa, zostanie prezydentem, bo największe sondaże w internecie, prawda? No ale wtedy głosowały dzieci. Tylko te osoby, które były wtedy dziećmi, prawda, w tych sondażach internetowych, teraz dorosły. I też, no jak patrzę po osoby, które obserwują mój profil, tam jest już 32 tysiące
osób, no to jest ten, no to jest średnia wieku między 25 a 55. Czyli to są ludzie czynnie głosujący. Czyli jeszcze są pewnie dużo tych, którzy się urodziło i już Majchrowski był prezydentem. To tak, jest... on tak powiedział w wywiadzie kiedyś. No przecież ja też pamiętam jedynie, że kiedyś kandydował Gołaś, bo były wszędzie rozwieszone, że wytną cały Lasek Wolski, jak wygra. I tyle, ale tak to ja nawet nie pamiętam to innego prezydenta tak na dobrą sprawę. No tak. Mam 35 lat za dwa tygodnie. No tak. No. Monika, powiedz, powołaliście teraz koalicję ruchów miejskich. Nie, to się nazywa dobrze? Mówię? Porozumienie ruchów krakowskich, przepraszam, nie miejskich. Koalicja ruchów krakowskich. Koalicja ruchów krakowskich. Powiedz, co to jest, czym się to je i co zamierzacie. Kilkanaście organizacji postanowiło połączyć siły i nie tylko organizacji, ale też indywidualnych osób, mieszkanek, mieszkańców, ekspertów, ekspertki. Koalicja ma służyć temu, żeby zmienić trochę główne tematy w debacie publicznej, nie tylko przed wyborami, ale ogólnie w tym, o czym się dyskutuje w mieście. No my też już od dawna w akcji zauważyliśmy, że najlepsze rezultaty osiągamy tam, gdzie mamy jak najszersze poparcie różnych środowisk i stąd po prostu siedliśmy z osobami, z którymi się znamy też od dawna, ale nie tylko. Zaczęliśmy rozmawiać nad tym, co nas łączy, co ewentualnie moglibyśmy zrobić razem. I stąd powołanie tej koalicji. Myślę, że koalicja też będzie działać w kontekście wyborów samorządowych, więc zobaczymy. Natomiast no, jednym z jej celów oczywiście jest to, żeby w radach dzielnicy wreszcie zasiadali, że tak to nazwę, normalni w cudzysłowie ludzie, ale też to, żeby wynieść właśnie do debaty te 21 test, które stworzyliśmy. I żeby po prostu o tym rozmawiać i naciskać też na miasto, żeby dążyło do zmian. I co w tych tezach pobieżnie? Pobieżnie są tam tematy zarówno związane z zielenią, jak i przestrzenią, transportem, trochę o edukacji, trochę o innym podejściu do zdrowia psychicznego, ale generalnie idziemy w takie progresywne, zielono-błękitne, że tak to nazwę, podejście do miasta. I też inne podejście do decydowania o mieście, o większym włączeniu mieszkańców, o partycypacji społecznej, więc sporo też takich tez związanych z samym zarządzaniem miastem i oddaniem decyzyjności mieszkańcom. Mhm. Czyli demokracja bezpośrednio to, co lubimy. Mateusz, ty byłeś inicjatorem tej uchwały, prawda, o telewizji. Zbierałeś głosy przez internet? Tak, zbierałem głosy przez internet. Ile tych głosów było? Ja jakby zgłosiłem tą uchwałę jako pierwszy, ale wypuściłem jako drugi, bo pomieszałem ten z podpisami troszkę i dałem na papierze podpisy jakby składu komitetu. I, a powiedz, no i jak się zbiera, bo to jest coś ciekawego. Ja jestem z Warszawy i nie mamy takiej możliwości przez internet zbiórki, więc... Nie macie? Nie. A, no to... No, jesteście najbardziej progresywnym miastem w kraju. No, to nie pierwszy raz tak naprawdę, więc no, to jest akurat na plus, prawda? No, było coś takiego, że ja chyba pamiętam, 1 sierpnia to było, że zobaczyłem, że mój ulubiony radny, taki Wantuch, wrzucił, że będzie można sobie taką rzecz zrobić, że super, jak to zrobią mi to. I zadzwoniłem tam... Inicjatywę można będzie przez internet, tak? Tak, że będzie można coś takiego zrobić. Jeszcze wtedy nie można było, ale że czekają już na to. I zadzwoniłem właśnie do kilku osób, między innymi do akcji, czy właśnie od Gibały, czy nawet tu do chłopaków z Krowoderskiej, czy by pomogli, jakbym coś takiego zrobił. No i ten, ale to strasznie się w czasie rozciągnęło, prawda, no bo gdzie sierpień, kiedy on o tym pisał, a gdzie w styczniu to wprowadzili, ale na plus, że się udało to wprowadzić i no podpisy też już były takie nastroje przeciwko tej telewizji, że to po prostu tam padło tak, padło od ręki praktycznie to, chociaż ciężko jest zewnętrzne linki pozycjonować na Facebooku czy w jakichkolwiek social mediach, prawda? No bo ucinają zasięgi. Może na Instagramie, na relacjach, ale
Ale no nie oszukujmy się, to jest tylko 300 podpisów. Mhm. I Rada musiała się tym zająć, rozumiem, zgodnie z ustawą. Tak, tak, Rada się musiała tym zająć. Wiele osób mówiło, że nie, że ta uchwała jest niezgodna z prawem i to, no ale ja też no, nie działam z czapy. Mhm. Też wiedziałem, że ta uchwała, już wcześniej wiedziałem, że ona będzie zgodna z prawem i że ona przejdzie. Mhm. I ten, i no i po prostu przygotowaliśmy taką uchwałę z tam mecenas, też po prostu ludzie, którzy gdzieś mnie tam wspierają. No i później czekaliśmy na dzień, w którym to nadejdzie. Właśnie dzięki też radnym z komisji Drewnickiemu, Maślonie, udało się to wprowadzić, żeby to szło na tych samych sesjach, dwie te. Więc to był taki dzień, że ja pamiętam jeszcze wtedy, miałem tą radioterapię na Garncarskiej, więc krążyłem tam z tego, z Garncarskiej do Urzędu Miasta, bo też zleciłem adwokatowi, no bo sam nie mogłem tam siedzieć, bo też wtedy zaczynałem, nie wiedziałem, ile to będzie trwać i w ogóle. I ludzie autami się zatrzymywali i krzyczeli, że dzisiaj kończymy to. Była taka sytuacja, że stałem pod Urzędem Miasta, stali radni, kilku radnych stało i ktoś zatrzymał się autem tam i krzyczy, tak, jedziemy z tym dzisiaj do spodu, koniec z tą telewizją. Więc to tak działało na psychikę radnych. I jak chodziłem, właśnie co chwilę kogoś spotykałem, więc no, ludzie chcieli tej zmiany tutaj. To zrobiło robotę. No i co, ale telewizja ciągle istnieje, więc co masz poczucie, jak się z tym czujesz, że ona ciągle działa? Rozumiem, że on wysłał tu tak uchwałę do sądu, tak? Tak, tak, do WSA poszła. Mhm. No co, no spodziewałem się tego, że no to nie jest człowiek honorowy, prawda? To jest człowiek, który nagminnie łamie prawo od 20 lat, więc co, no, to było chyba oczywiste, że to się tak skończy, no bo zapomniałem go ostatnio spytać, kiedy miałem właśnie ze swoim kontrkandydatem okazję się spotkać twarzą w twarz, zapomniałem się go spytać o to, dlaczego nie słucha mieszkańców. Okej, no i już zaraz oddam głos mieszkańcom. To powiedzcie, udaje się, załóżmy, przychodzi ta zmiana i co potem? Jakby co dzień później? Jak wyobrażacie sobie, żeby tu się nie wydarzyła, żeby ta władza, która zostanie wymarzona, nowa władza, co zrobić, żeby ta władza nie skończyła tak jak no, tysiące innych burmistrzów, prezydentów, którzy też przychodzili, też mówili, że będzie nowa jakość, że będzie super? No, u mnie są to dwie możliwości. Albo na drugi dzień, tak jak mówiłem, wstaję rano, idę na nogach do urzędu, biorę swoją asystentkę, idziemy na nogach na dworzec, jedziemy do Warszawy i wyciągamy pieniądze na transport taki, jak należy od rządu. A jeżeli to się nie stanie i będzie na przykład wygra Gibała czy ktoś inny, no to co jest nie tak z Krakowem, będzie musiał szukać haków na niego. I myślę, że to tak będzie wyglądać. Ale nie, tak poważnie, no, no trzeba będzie patrzeć dalej władzy na ręce, ale myślę, że Kraków odetchnie trochę. Odetchnie i myślę, że będą korki szampana w wielu mieszkaniach strzelały i będzie to coś, przynajmniej u wielu, wielu osób, coś na podobę święta, jak są Mistrzostwa Europy czy świata, bo to było już czuć, to było czuć taką atmosferę przy likwidacji spółki. Ja myślę, że te wybory tutaj tutaj zrobią taką robotę. No mam nadzieję jednak, że nie obudzę się rano z kacem, a w drodze do Warszawy. Rewolucyjna atmosfera jest, ale właśnie jak sprawić, żeby ta rewolucja nie pożarła własnych dzieci? Jeszcze tak sobie wrócę, bo też sobie myślę o tym, co by się stało następnego dnia, więc gdybym spożywała alkohol, to bym się upiła, ale jeśli się zmieni władza, to na pewno jako akcja zamówimy sobie jakiś super wypasiony tort i szampana bezalkoholowego i będziemy po prostu świętować. Natomiast co będziemy robić? Będziemy robić dokładnie to samo, co robimy teraz. To znaczy nic się nie zmieni. Jeżeli ktoś myśli, że przyjdzie jakiś inny prezydent, przyjdą inni radni i wtedy już akcja nie będzie miała racji bytu, no to tak nie działa. Jakby dalej będziemy sprawować tą funkcję kontrolną, tą funkcję watchdogową i będziemy się na pewno temu przyglądać. Dlatego, że to też się wszystko nie zadzieje z dnia na dzień. Nawet jeżeli zmieni się prezydent i zmienią się radni, to w urzędzie mamy dalej te same osoby,
które trwały w tym, jak było, i to naprawdę nie będzie funkcjonowało tak, że przyjdzie nowy prezydent i powie: słuchajcie, od dzisiaj robimy to inaczej, i nagle w ciągu tygodnia będziemy mieli zupełnie inny Kraków. Żeby odwrócić to, co się stało przez ostatnie 20 lat, to będzie naprawdę bardzo ciężka praca i ja muszę powiedzieć, że szczerze współczuję osobie, która zostanie prezydentem, bo to po prostu nie będzie prosta sprawa. I zakładam, jakby biorę sobie bardzo na poważnie te słowa, które powiedział Majchrowski, że zrobi wszystko, żeby jego decyzji nie dało się odkręcić, więc naprawdę wiem, że oczekiwania w stosunku nowych osób, nowej osoby będą bardzo wysokie, ale biorę poprawkę na to, że wiele z tych decyzji po prostu zostanie już podjętych i będzie ciężko się z nich po prostu wycofać. Więc ja nie liczę na to, że rewolucja nadejdzie z dnia na dzień, natomiast liczę bardzo na tą zmianę, że jednak w perspektywie lat uda nam się trochę odkręcić to, co się wydarzyło. I ta demokracja bezpośrednia, o której tu cały czas mówimy, jaką będzie miała rolę w tym, w tej zmianie i tym utrzymaniu tej nowej władzy w jakimś pionie? Ja myślę, że ta demokracja bezpośrednia, czy to w formie jakichś referendów, konsultacji czy inicjatyw uchwałodawczych, miejmy nadzieję, że będzie miała dobrą formę, taką, jaką byśmy chcieli, żeby to konsultacje wyglądały jak konsultacje, a nie obwieszczenie, bo to teraz tak wygląda, albo po prostu fałszerstwo, tak jak to miało miejsce na Kazimierzu czy coś, gdzie otwierają się konsultacje i osoby już przychodzą z wypełnionymi ankietami po 500 w pliku. No to to o czym my mówimy. Więc jak... Poprzeczka jest nisko postawiona, trzeba powiedzieć. No to tak jak wszystko tam na tym, ale no miejmy nadzieję, że jakiś organ kontrolny, po prostu może jakiś organ kontrolny, który będzie kontrolował te konsultacje, to by było jakieś najlepsze rozwiązanie na ten temat, no bo powiedzmy te inicjatywy uchwałodawcze kontrolują się w jakiś tam sposób same, prawda? Ale te konsultacje, no to jest taka mocna pięta, kolejna pięta achillesowa tutaj urzędu, co też powtarzali zresztą przy tym tramwaju mieszkańcy, bo mówili dokładnie o tej samej sytuacji, że jak były anonimowe ankiety, to nagle ludzie przychodzili i mieli ten powypełniane. A jak były też na przykład gdzieś tam przeprowadzane, czy ze współpracy z Urzędem Miasta, czy w jakichś portalach anonimowe, to skąd my możemy wiedzieć, czy proszę Państwa, te trole przecież, które tam, nie wiem czy wszyscy wiecie, ale przecież były całe te trole, które podpięły sztuczną inteligencję i wszystko, to skoro tam nie było logowań, prawda, nie trzeba było się jakoś spisać przez ePUAP czy coś, to skąd wiemy, czy tam przez całą noc na AGH-u profesorka nie chodziło ten i się nie logowało i nie głosowało pod ich zmiany? Bo ograniczenia na przykład ruchu akurat, to, no ten temat dobrze znam. To są pod tym, gdzie ci ludzie po prostu mają biznesy swoje czysto turystyczne. Monika, jak ty widzisz tą funkcję właśnie demokracji bezpośredniej? Myślę, że to jest dobry temat na przykład dla Koalicji Ruchów Krakowskich, dlatego że jednym z zadań tej koalicji ma być powołanie społecznego think tanku, w którym chcemy skupiać, tak jak już mówiłam, bardzo szerokie grono ludzi, czyli nie tylko organizacje, ale też mieszkańców, mieszkanki i liczne grono ekspertów. I trochę upatruję w tym jakąś szansę nie tyle tylko i wyłącznie kontrolowania, sprawdzania, ale generalnie podpowiadania rozwiązań w oparciu o te 21 test, które zrobiliśmy. Więc widzę też jakąś rolę ruchów społecznych i mieszkańców nie tylko w tym, żeby płakać, jak już coś się stało, tylko nadawać ton i podpowiadać rozwiązania. Proszę bardzo. Chciałem po prostu, ale czy u was w tym think tanku będą ludzie widziani o odmiennych podglądach? Bo ja pamiętam, kiedy przychodziłem na jedno ze spotkań pierwszych, jedno z pierwszych spotkań akcji ratunkowej, jeszcze na Krakowskiej, i wtedy nasze stowarzyszenie, to nic o nas bez nas, powiedzmy, nasze stowarzyszenie tam pod tą egidą działaliśmy, prawda, Stare Podgórze, no to było z 300 osób, może więcej, i ja proponowałem, dołączmy, działajmy razem. Ale nasze odmienne poglądy na pewne sprawy wam widocznie chyba przeszkodziły, no bo nie wiem, dlaczego nie działaliśmy razem. My byliśmy, przynajmniej zdecydowana część była otwarta na takie działanie, więc no ja myślę, że to by było najlepsze, bo sytuacja pokazała jasno, że na przykład a propos Kazimierza mieliśmy rację.
ile biznesów padło, pisząc jasno, że padli przez strefę ograniczonego ruchu. Ja nie mówię o biznesie turystycznym, knajpach, prawda, czysto, tylko o biznesie, który służył mieszkańcom, czyli o sklepach spożywczych, sklepach, tak jak teraz ABC pada, i było ich wiele więcej. I no to jest ta tkanka społeczna, której na Kazimierzu już nie odzyskamy, bo mieszkańców w samym Kazimierzu, w samym tym centrum też jest coraz mniej, co zresztą też widać po budynku, którym miasto dysponuje, prawda, tam na Wąskiej, czy wielu innych, tam na Brzozowej 16. Ludzie, właściciele, to nie jest tak, że to jest tak, że sobie mówię, czy coś, ludzie podawali, właściciele tych przedsiębiorstw podawali jedną przyczynę, strefa. Monika, chcesz powiedzieć? Nie wiem czemu, dlatego że jak przychodziłeś na Krakowską do akcji, to prawdopodobnie mnie jeszcze na tych spotkaniach nie było, więc po prostu nie potrafię odpowiedzieć na twoje pytanie, nie pamiętam cię też na spotkaniach akcji, więc wydaje mi się, że dołączyłam po prostu później. Natomiast jeśli chodzi o działanie think tanku, to jeśli ktoś chce być w koalicji samej, to oczywiście musi się zgodzić ze wszystkimi 21 tezami. Rozkładaj ręce. Natomiast w think tanku, spokojnie, daj mi odpowiedzieć. Natomiast w think tanku będziemy skupiać naprawdę szerokie grono ludzi i tam będą się na przykład wypowiadać eksperci, którzy się znają na konkretnym temacie, czy mieszkańcy, którzy przyjdą i będą podpowiadać swoje rozwiązania. I to nie będą osoby, które będą bezpośrednio podpisane pod tezami i pod koalicją, tylko na przykład będą chciały nas wesprzeć w jednym konkretnym temacie. Więc naprawdę chcielibyśmy to zrobić szeroko i nie narzucać, natomiast naprawdę Mateusz nie potrafię odpowiedzieć, dlaczego akurat z tobą wyszło tak, a nie inaczej. Natomiast odnosząc się też do samego Kazimierza, wiem, że masz takie poglądy, inne osoby mają inne, być może biznesy padają. Mają inne, tylko ma to, tam jest 4 patoknajpy, które są wspierane przez dyrektora, dwojga imion i kilka innych osób, a u nas była, ile to było, 95% przedsiębiorców i 88% mieszkańców Kazimierza podpisało się przeciwko wprowadzeniu strefy. To nie, wszystkie spisaliśmy, to było czasy, kiedy nie można było tak w internecie działać. To były osoby spisane z dowodu, z PESEL-u, z wszystkiego. Mhm. 95%, 88%. I jeszcze jakimi środkami wtedy dysponowaliśmy, bo każdy płacił na adwokatów, na wszystko. Także ja wiem, że są knajpy. Teraz pani z Hewre, która chce organizować pożegnanie dla ABC, przecież to jest tak, jakby kat się nad swoją ofiarą uśmiechał. Przecież to była kobieta, która atakowała wręcz, prawda, chciała zamknięcia tego czy coś. Jeszcze pani, przecież właścicielka ABC jest u mnie na filmiku, jak mówi o tym. I teraz przecież, drodzy państwo, tam nie zostało nic, co by mogło służyć, tak jak mamy na przykład teraz na Krowodrzy czy w innych dzielnicach dla mieszkańców, prawda, jakieś drobne sklepy, gdzieś tam grawer. Poszłem do grawera, bo dawałem barana wiceprezydentowi, żeby wiedział, za co przepłacili, dawałem mu barana. Grawerował mi. I tak od słowa do słowa mówi, że mnie kojarzy, co jest nie tak z Krakowem. Jest ostatni mistrz grawerstwa chyba w Polsce albo w Małopolsce. I mówi, że właśnie musiał wyjść stamtąd, bo no, klienci nie mieli jak dojechać. Czasem się zdarza, no bo to powiedzmy pucharów 20, prawda? Trzeba dojechać autem. Ja pamiętam, jak wróciłem tam z podróży, powiedzmy z pracy, i kupiłem sobie obrazy. No i tak sobie poszedłem, tak sobie myślę, a gdzie wygraweru? Znaczy, gdzie sobie oprawię? Sprawdziłem, pojechałem na Józefa, pan 80 parę lat na Józefa oprawia obrazy. No dobra, ale te obrazy, jak później niosłem, to nie jest takie łatwo tak sobie donieść te obrazy. Jak się ma ich kilka, ja mam te, powiedzmy, wielki format, mały miałem, bo tam kilka sobie kupiłem obrazów. Także, no bez auta bym nie dał rady. I no, znajdują się takie wyjścia. Oczywiście ograniczenie ruchu w jakimś stopniu tak, ale kiedy... No tam jasna była przyczyna wymarcia tego Kazimierza. Myślę, że to jest ciekawa dyskusja, no bo pokazuje, jak miasto to jest pewna gra różnych aktorów, tak, i którzy nie zawsze mają te same interesy, i no, na tym polega
samorząd i działalność polityczna, żeby te interesy próbować jakoś pogodzić, chociaż nie zawsze się je da pogodzić, więc to jest naprawdę duże wyzwanie. Ja jakbym mógł jeszcze powiedzieć, to na przykład ja byłem całe życie tutaj jakby rugany przez Urząd Miasta, jak już zaczęli o mnie mówić, bo przecież też nie można było długo o mnie mówić, że jestem największym lobby samochodowym. Tomek, czy przed operacją nogi spotkaliśmy kiedyś samochodem? A spotykaliśmy się często. Przypadkowo, dokładnie. I to tak wygląda, dlatego teraz na przykład jak jest ten tramwaj na Mistrzejowice, poza tym, że według mnie no, to jest jakaś aberracja umysłowa puszczać go tam, no to jest to zlikwidowanie tych pasów ruchu. Okej, po co tam jest tyle pasów ruchu? Dla mnie jest to jak najbardziej. I to samo mówiłem wtedy na tym pierwszym spotkaniu akcji ratunkowej. Dobrze, zmniejszmy to. Niech nie będzie wjazdu tam całkowicie. My mieliśmy wtedy też postulaty, które były zgodne, czy jak strefa ciszy na Kazimierzu, można to zrobić. Miejsca tylko dla mieszkańców po jednej stronie ulicy, po drugiej to dla tych można było to zrobić. Ale kurczę, no gdzieś tam nie wyszło, a według mnie to nie polega na tym, żeby się kąpać we własnym sosie, mieć własne poglądy, bo do mnie piszą ludzie, z którymi z poglądami ja się też nie zgadzam całkowicie i to, ale zszedłem z tego także, a tutaj wszędzie o te samochody i to, bo ponieważ no rzeczywiście trzeba pamiętać, że nasze poglądy są może najmojsze, ale nie zawsze są najwłaściwsze. A to ja cię, Mateusz, zapraszam na następne spotkanie akcji ratunkowej i sobie porozmawiamy, gdzie mamy punkty wspólne, a gdzie nie. I tak właśnie, szanowni państwo, wygląda demokracja lokalna. Zachęcam do zadawania pytań naszym dyskutantom i ewentualnie można też mi zadać jakieś ewentualne jeszcze pytanie. Czy są chętni do zadania pytań? O, tutaj mamy. Tak, ja bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby teraz i zadawać pytania, i wygłaszać komentarze. Jeszcze mamy trochę czasu na dyskusję. W międzyczasie poszła, widzę, że lista istnieje. Gdyby ktoś z państwa chciał dostawać od nas maila o tym, co robimy, a się nie wpisał, bo się zastanawiał, co to za lista, to zawsze można nadgonić i zachęcam do tego, żeby planować kolejne pytania i komentarze i zachęcać naszych gości do tego, żeby zostali z nami dłużej i musieli się z waszymi trudnymi pytaniami konfrontować. Tak. Hej, cześć. Na kilka pytań już mam odpowiedź, bo słuchałem uważnie. Natomiast chciałem się zapytać, po pierwsze, wydaje mi się dość ważne, skąd brać finansowanie dla takich społecznych think tanków? To jest coś takiego pierwszego, bo ja rozumiem, że w tej całej demokracji bezpośredniej, tym jak się łączymy i tak dalej, tak jak Janek mówił, samemu nic się nie da zrobić. Potrzebna jest koalicja. Mamy koalicję, teraz będzie think tank. Jak to wszystko zrobić w tym kapitalistycznym świecie, gdzie wszystko jest za pieniądze? Skąd brać to finansowanie i jak się przy tym wszystkim właśnie nie pokłócić, jeżeli już w to wchodzą pieniądze? Bo idee ideami, w tym się o wiele lepiej zjednoczyć, ale jeżeli wchodzi właśnie finansowanie, pieniądze, skąd to brać, no to tu się robi problem i bardzo bym chciał, żebyście wszyscy odpowiedzieli na to pytanie. Po kolei może. Dobrze, czy coś jeszcze? Może jeszcze, nie wiem, chyba, że nie ma żadnych pytań, żadnych głosów, trochę proszę. Jest jeszcze. Zbierzmy z trzy. Ja mam takie pytanie o dalszą perspektywę, dlatego że rozmowa była o wielu szczegółach, bardzo ważnych szczegółach, ale jak te ruchy miejskie, jak te działania społeczności powinny być prowadzone dalej, żeby być jeszcze skuteczniejsze? Bo mamy do czynienia z taką sytuacją, że wokół tych inicjatyw gromadzi się 300, 500, czasem kilka, może kilkanaście tysięcy osób, ale pewnie, żeby one były w pełni skuteczne, to politycy faktycznie muszą się bać. Oczywiście w żadnym razie nie w taki sposób osobisty, ale bać takiej śmierci politycznej. To znaczy społeczeństwo powinno mieć takie kompetencje kulturowe, które, czy społeczne, które spowodują, że polityk, niezależnie od tego, czy się zgadzamy z jego poglądami, czy nie, to gdy powie takie zdanie, taką sentencję, która jest dla mieszkańców obraźliwa, to powinien po prostu przestać funkcjonować jako polityk, a my się nie potrafimy skonsolidować wokół takiej sprawy. Czy są jakieś perspektywy na to, żeby tak się mogło stać? Czy może edukacja jest tutaj jakimś kluczem do tego problemu? Edukacja, która właśnie zamiast uczyć bardzo wielu konkretnych informacji, to uczy nas właśnie umiejętności pracy grupowej, umiejętności krytycznego myślenia i tak dalej, i tak dalej. Mhm, dzięki. Tutaj widzę, tutaj, ja tak. Dzień dobry, Anna Czepiel. Tutaj przez chwilę padł taki wątek, że istniała strona,
na której wyśmiewano jakiegoś polityka, już nie pamiętam o kogo dokładnie chodziło, Hanę Gronkiewicz-Waltz. Z drugiej strony też padały określenia ze strony samych polityków, tutaj przede wszystkim ze strony prezydenta Majchrowskiego padają obraźliwe słowa dotyczące mieszkańców i tutaj mam pytanie do Państwa jako aktywistów miejskich i promotorów demokracji bezpośredniej, czy na ile się Państwo zgadzają z tym, żeby odpowiadać złem na zło, że tak powiem, czyli wyśmiewać, prześmiewać polityka nielubianego, czy raczej nie. Ja na przykład bym była za tym, żeby pokazywać zwycięstwo jakąś wyższą kulturą, a nie prześmiewczością. I drugie takie bardzo małe pytanie do pani introwertyczki, bo niestety nie pamiętam nazwiska, ale chyba nie jest pani aż tak bardzo introwertyczna. Tutaj widać. Czy pamięta pani jakieś szczególne akcje związane z ptakami, bo ja się interesuję ptakami, a pani wspominała, że działała dużo w obszarze polityki dla zwierząt. Pierwsze pytanie dotyczyło finansowania. Ja tylko mogę powiedzieć z doświadczenia już dość przeszłego, no to my nigdy nie braliśmy jako, przynajmniej jak ja byłem przewodniczącym Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, nie braliśmy nigdy grantów, bo granty nam się wydawały wtedy przynajmniej takim czymś, co nas uwiąże i finansowaliśmy się praktycznie tylko i wyłącznie ze składek i faktycznie no jeśli chcesz coś robić, to, no, to po prostu musisz się opodatkować i tak mi się wydaje, że nie ma wyjścia. Ja byłem zawsze, jestem ciekaw waszego zdania, co myślicie właśnie o tych grantach i innych rzeczach, jak wygląda to finansowanie, no teraz ten crowdfunding jeszcze, no ale jak wy to widzicie? Jeśli chodzi o akcję ratunkową, to my działamy w 100% wolontaryjnie i oddolnie, to znaczy nie jesteśmy przez nikogo finansowani, ani nie działamy na niczyje zlecenie i mogę powiedzieć, że to jest chyba rzecz, która mnie generalnie najbardziej obraża i oburza, jeżeli ktoś się zarzuca mi w ogóle takie rzeczy. Więc akcja działa 100% wolontaryjnie i oddolnie. I da się to zrobić, jak widać, bo i działają nam super social media, i działają nam świetnie protesty, i działa to, że się pojawiamy w różnych miejscach. To jest kwestia, trochę mam wrażenie, organizacji czasu własnego, chęci i tego, że jest nas więcej, więc możemy się w tych tematach wymieniać, bo wiadomo, że gdyby to była jedna osoba, która jeszcze ma pracę od godziny 8 do 16, wtedy, kiedy odbywają się wszystkie konsultacje Rady Miasta i tak dalej, no to wiadomo, że taka osoba nie ma możliwości nawet fizycznie uczestniczyć. Natomiast dzięki temu, że jesteśmy dość zdywersyfikowaną grupą w różnym wieku, nie wiem, jak to nawet nazwać, w różnym statusie społecznym, czy jak ktoś by chciałby to nazwać, to jesteśmy w stanie się tymi rolami po prostu podzielić. Natomiast my też uruchomiliśmy sobie Patronite'a. Nie mamy jakichś dużych wpływów z tego, ale jesteśmy w stanie sobie dzięki temu na przykład opłacić przestrzeń, w której działamy, w której możemy się spotkać, zorganizować spotkanie, czy generalnie coś zrobić, a nie na wolnym powietrzu, czy u kogoś w mieszkaniu. Więc myślę, że te takie inicjatywy właśnie do zbierania tych pieniędzy oddolnie są fajne. Zresztą mówisz, że u ciebie też to działa i jesteś w stanie się nawet z tego utrzymać, więc w ogóle duże gratulacje, bo my się utrzymujemy z naszych etatów albo ewentualnie działalności gospodarczej. Natomiast da się to zrobić. Ale też nie będę ukrywać, że powołanie koalicji też się wiązało z pozyskaniem grantu na te działania. I to, co zrobiliśmy do tej pory, zrobiliśmy oczywiście oddolnie, wydaliśmy gazetkę, mieliśmy super konferencję prasową, wszystkie spotkania robiliśmy przez to, że się po prostu na to rzucaliśmy. Ale faktycznie, jeżeli chcemy z tym ruszyć dużo mocniej, a przeciwko sobie mamy osoby, które dysponują dużymi środkami, no to jakieś środki musimy na to przeznaczyć i będzie to po części finansowane z grantu, natomiast o tyle jest to fajny grant, że właśnie nie wiąże nas, że musimy się bardzo mocno każdą jedną złotówkę rozliczać w jakiś sposób, więc też bardzo świadomie wybieraliśmy to, na co się zdecydowaliśmy. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja większość rzeczy finansowałem jakby z własnych pieniędzy. A jak mi się skończyły własne pieniądze, to pożebrałem coś na pomagam.pl i zawsze się udało. Czy to na oskarżenie radnego, czy później jak miałem tam problemy jakieś po chorobie. Ale zawsze się udało coś. No ale jest to trudne, no też miałem taką pracę, która na to pozwala.
działalność gospodarczą. Pracując na etacie, wydaje mi się, że no jest to samemu działać w każdym razie, no jest to praktycznie niemożliwe, bo ja, zwłaszcza teraz, kiedy jestem na, powiedzmy, L4, no to zajmuję się już tylko cały czas, co jest nie tak z Krakowem, a wcześniej, no to jak byłem w pracy, no to gdzieś tam raz, jak poszedłem do toalety, to mogłem wrzucić gdzieś, czy gdzieś na bok, jak ktoś nie widział, żeby mnie dostał zaraz ochrzanu, że zamiast stać przy kamerze, siedzę na telefonie. I zależy właśnie, jak to jest. Wydaje mi się, że jak się działa samemu, to jest dużo prościej zdobyć nad czymś, na takim jak pomagam, czy może patronajcie, a jeżeli chodzi o jakieś granty, czy pieniądze gdzieś tam, zewnętrzne finansowanie, no to zdecydowanie prościej jest to zrobić, będąc stowarzyszeniem, czy jakąkolwiek strukturą prawną, bo ja nie mam żadnej struktury prawnej. Kolejne pytanie dotyczyło tego, jak sprawić, żeby ta zmiana była trwała i długofalowa, i było pytanie o edukację i kompetencje kulturowe. Ja jestem ogromną fanką edukacji, ale też edukacji ludzi dorosłych i to robimy w akcji i widzimy to na co dzień, bo coraz częściej te informacje, które podajemy, a one są zawsze podparte merytorycznie argumentami, badaniami naukowymi, opiniami eksperckimi, że to się faktycznie przedziera do społeczności i w pewnym momencie społeczność, ludzie zaczynają mówić dokładnie tym samym głosem, którym my mówimy. Więc wydaje mi się, że rola edukacji, ale ludzi dorosłych jest no jednym z tych elementów, który może powodować większe zaangażowanie i trwałość tego zaangażowania. To znaczy my zawsze wiemy, o czym mówimy. To nigdy nie jest bajdurzenie o nie wiadomo czym i tak jak mówię, zawsze to jest podparte albo opiniami, albo badaniami, albo tego typu rzeczami, które można też sobie sprawdzić, przeczytać, zweryfikować samemu i wyrobić sobie swój własny pogląd na daną rzecz. Więc myślę, że te działania są bardzo ważne, ale też widzę, że nasza retoryka jest bardzo często też przejmowana przez polityków, przez radnych, którzy się bardzo lubią później podpisywać pod tym, co robimy. Moim faworytem jest pan senator Bogdan Klich, który po prostu kocha na swoim Facebooku umieszczać informacje, że zrobił coś, co wiem, że na przykład ja robiłam siedząc po nocach, zarywając i pracując w cudzysłowie niemalże na drugim etacie w akcji, to później ktoś sobie po prostu to fajnie lubi przypisać, więc z jednej strony się cieszę, bo idzie to szerzej, bo pana Bogdana ogląda ileś więcej osób niż mnie czy akcje, a z drugiej strony no to też jest trochę przykre, że nie ma swoich działań, tylko musi się podpisać pod czyimś. A bo pytanie było, jak sprawić, żeby te zmiany były trwałe, czy... Tak, długofalowe, tak. No to wydaje mi się, że trzeba... Kurczę, teraz jest dosyć trudno, bo rzeczywiście w tych samorządach... Nie, no teraz będzie można dwie kadencje być w samorządzie, prawda? Więc te układy się już tak nie wytworzą, ale... No, opozycja parlamentarna chce zlikwidować kadencyjność. No to jest gwóźdź do trumny z powrotem, jakby to się stało, bo, no bo będziemy mieli układy typu Majchrowski i reszta, no to coś, co powinno być już dawno zakopane, tak politycznie będzie żyło, ale tak, żeby zachować zmiany, wydaje mi się, że w naturze człowieka jest to, że jak coś jest cały czas tak samo, nawet jakby było dobrze, że jemu to zacznie przeszkadzać, więc nie wiem, czy da się te zmiany zachować, ale jakieś tam dobre praktyki można zostawić. No, ja się staram pokazywać, nie wiem, czy mi to wychodzi, no chyba tak trochę, skoro tyle osób mnie tam obserwuje i gdzieś zaczepia na ulicy, że takie zajmowanie się polityką może być fajne, też się trochę politycy mi to ułatwiają, bo mnie zaczepiają, można ich ten często łatwo obśmiać, ale wydaje mi się, że trzeba trochę pokazać, odczarować tą politykę. Właśnie to nie muszą być stowarzyszenia, jak tutaj bardzo tak unormowane, jak akcja i to, tylko da się działać pojedynczo. Bo albo z grupą przyjaciół, bo nie trzeba wszystkiego formalizować, nie trzeba wszystkiego
przepraszam, przedyskutowywać, tylko fajnie by było jakby potraktować to jak zabawę. Także jak ktoś wtopi, to a dobra, no machnie się ręką, dobra, zaraz to odkręcimy. A jak już mamy te formalności, to już może być troszkę trudniej. Także zrobić politykę fajną. Mhm. I tu było pytanie chyba do ciebie, Mateusz, dość adresowane, czyli właśnie, czy to wyśmiewanie nie jest trochę zniżaniem się na taki poziom właśnie brudny, tak? Czy i jak tu pani to określiła, z odpowiadaniem zło na zło. Ale ja jestem kibolem, chłopakiem z ulicy, jak o mnie mówią, więc ja zachowuję swój poziom, no widocznie trafił swój na swego. Politycy zaczęli mnie atakować pierwszego, bo to się zaczęło od tego, jak mnie zaczął atakować właśnie z trollami Łukasz Franek i Łukasz Wantuch. No i później to już poszło, jak zobaczyłem, rzeczywiście się przyłożyłem, co się dzieje, że z żadnym praktycznie dyrektor nie wyleciał chyba za Majchrowskiego, tylko się znajdywał gdzieś indziej. I zobaczyłem, że oni gdzieś tam do mnie cisną. To tak jak mówię, ja jestem wredny. I powiedziałem, tak, tutaj chcecie. Tak samo było z tym, jak Majchrowski dostał ode mnie mandat. Po prostu wstałem lewą nogą, przeczytałem, że Kazimierz wbrew umowom zamknęli, wbrew umowom z nami, to sobie myślę, to cię teraz dojadę. Bo od roku wiedziałem, że po prostu pali, nie może tam palić. To znaczy od roku to miałem takie dowody po prostu, które mi tam... Wywiadem z Radio Z też palił chyba ostatnio, nie? Cygaro. Tak i właśnie jestem w oczekiwaniu na to, aż dostanie drugi mandat, bo oczywiście zgłosiłem. Czyli jest to śmieszne, chociaż naprawdę można współczuć pracownikom, którzy muszą wdychać to. Ja tylko powiem na obronę, no, że satyra polityczna mi się wydaje być absolutnie narzędziem dopuszczalnym i absolutnie też wskazanym, i że potrafi spuścić powietrze z tego nadętego balonu. I jakby ja jestem też fanem memów i takiej komunikacji, no właśnie przez śmiech, no też potrafi spuścić po prostu też napięcie, mi się wydaje. Więc to jest tak, że jeżeli my zaczęlibyśmy rozmawiać z politykami jak polityk, zostalibyśmy się politykami i już nic by nas tutaj nie wyróżniało, a oni mając za sobą lata doświadczenia, pieniądze innych polityków, to po prostu no to jest tak, zjedliby nas tam, więc lepiej po prostu ich obśmiać, ich to boli. Politycy najczęściej są atencjuszami, mają wielkie ego, więc kurczę, no najlepiej jest im przykrócić te ego. Było do ciebie pytanie, Monika, o ptaki. Czy były jakieś inicjatywy? Okej, akurat nie zajmowałam się dzikimi ptakami, więc tu ciężko mi będzie odpowiedzieć. Ale wiem, że super robotę robi Karolina Kuszlewicz, która po prostu idzie do sądu i się w sądzie sądzi z osobami, które niszczą środowisko i między innymi udało jej się wygrać sprawę zniszczenia siedliska ptaków przy jednej rzece, więc tych akcji ileś jest i się je podejmuje, natomiast ja osobiście nie byłam zaangażowana akurat w tą sprawę. Ja byłem dość zszokowany, że wycina się te drzewa. To jest drzewa, teraz rozumiem, jest okres lękowy chyba wielu ptaków, prawda? I że jest jakieś obejście prawne, że jak to one idą z RID-u, tak, z tego specustawy, tak, to nie można wycinać drzewa. Nie bez znaczenia, czy tam są jakieś ptaki, czy nie. Tutaj też jakby, jeżeli ktoś by był tym zainteresowany, to czasami się zgłaszają do nas ludzie, że właśnie jest okres lęgowy i tną. No tak, czasami mogą. Co, będziemy powoli chyba kończyć, tak? Jeszcze jedno pytanie jeszcze? Czy dwa? Nie, trzy, aż o cztery. No, tak? To w takim razie proszę... Ja naprawdę nie umiem do tego mówić. Proszę mówić krótko. O. Szanowni Państwo, słyszałem tutaj od Was, że zamierzacie brać udział w wyborach samorządowych do rad dzielnic, ale pamiętajcie, że rady dzielnicy mają ograniczone działanie, że to jest tylko ich jakby taka rola opiniotwórcza. I ponieważ od wielu lat jako działacz społeczny współpracowałem między innymi z Mateuszem, ale nie tylko z stowarzyszeniami Stare Podgórze, nic o nas bez nas, walczyliśmy o Kazimierz i o jeszcze inne rzeczy. Mieliśmy kilka drobnych zwycięstw, ale szanowni państwo, NGOsy czy jakiekolwiek struktury miejskie, niestety, żeby mogły coś wygrać, tak, to przesiadywaliśmy nieraz po kilkanaście godzin na sesjach Rady Miasta po to, żeby o 22 czy 23 nasz punkt specjalnie zniesiony z pierwszego punktu obrad na ostatni, bo chcieli, żeby jak najwięcej osób od nas odeszło w trakcie tej sesji, bo mamy pracę, mamy życie swoje prywatne. Więc jakby to było specjalnie przenoszone, bo było często głosowane właśnie w nocy.
To wiąże się z nakładami czasu, z nakładami pieniędzy i no, nie możecie się tak do końca odżegnywać od polityki, dlatego że to tak naprawdę ta Rada Miasta i tych 43 radnych tutaj w Krakowie, to oni decydują o kształcie tego miasta, oczywiście wraz z prezydentem. Czyli jakie jest pytanie? Już zmierzam do tego. I teraz, jeżeli nie będziecie mieli swoich kandydatów do Rady Miasta, czy Akcja Ratunkowa, czy Mateusz ze swoimi, jak to nazwałeś, przyjaciółmi, no to niestety znowu będzie szklany sufit i znowu chociaż think tank fajna rzecz, ale to też bardziej konsultacyjna, doradcza czy właśnie opiniotwórcza. No nie będziecie mieli takiego wpływu przełożenia na to, co się w naszym mieście dzieje i co można zmienić, tak? Bo ciągle będzie gdzieś ten mur albo ten szklany sufit, który będziecie uderzać. Więc absolutnie tutaj trzeba zrobić wszystko, bo też jestem za tym, żeby ta władza wreszcie dobiegła końca i żeby nastąpił reset i nowe otwarcie, żeby to wreszcie mieszkańcy mieli więcej wpływu na to, co się dzieje w naszym mieście i żeby to właśnie było pod kątem mieszkańców robione, a nie pod kątem lobbystów czy jakichś grup interesów. Dlatego no, chciałbym usłyszeć od Państwa opinię, czy będziecie tworzyli własne struktury do startu w samorządach, w wyborach samorządowych do Rady Miasta. Okej, dziękuję. Proszę o podniesienie rąk. Ja mam szybkie pytanie odnośnie tego tematu, który podniósł w sumie Mateusz. Chciałbym go trochę pociągnąć, znaczy Was trochę za język pociągnąć, odnośnie tych odmiennych poglądów. Bo faktycznie w ruchach miejskich spotykają się ze sobą ludzie o różnych poglądach albo mogą się spotykać, a często te ruchy określają już jakąś swoją wizję czy pogląd na pewne rzeczy. I tutaj w Krakowie jest dobry przykład Zakrzówka. To, co finalnie wyszło z Zakrzówka, jest smutne, ale część mieszkańców mogła chcieć faktycznie zagospodarować Zakrzówek jako kolejne kąpielisko, które jest fajnym punktem. Druga część mogła chcieć zostawić to jako tereny totalnie dzikie. I teraz jak pogodzić dwa spojrzenia? To jest tylko przykład, ale jak pogodzić teraz te dwa spojrzenia w ramach jednego ruchu, żeby faktycznie, czy jakby taki ruch może faktycznie działać demokratycznie? Mhm. I jaka w tym wszystkim jest rola też takiego uświadamiania właśnie edukacji i też propagandy? Mhm. Dzięki. Cześć. Ja chciałem zapytać, no bo zamierzasz kandydować na prezydenta i w tym momencie jesteś z tej strony obśmiewającej, natomiast później będziesz po drugiej stronie i będą do ciebie przychodzić mieszkańcy z prośbami, potrzebujemy tutaj szkoły, tu żłobka, tu drogi, nie mamy jak dojechać, przydałby się tramwaj, droga i tak dalej. Po drugiej stronie będziesz miał koleżankę, która przeliczy drzewa, które są na tym obszarze. No i moje pytanie tak najbardziej ogólnie brzmi, jak budować taki dialog idealny pomiędzy mieszkańcami, aktywistami, miastem? Jak to powinno wyglądać, żeby to dobrze działało? Myślę, że jakbyście wszyscy w trójkę mogli się do tego odnieść. Okej. Okay. Myślę, że to jest trochę podobne pytanie do tego, co ty zadałeś tak naprawdę, czyli jak te różne poglądy uniwersalizować i jak wychodzić z jakimś postulatem, no tu, bo Piotr mówi o referendum, a wy jak to widzicie? Znaczy, tak, pierwsze pytanie miał Piotr o te struktury, no to Piotrze, wiesz, że struktury buduję i jesteś zaproszony jak najbardziej i ciągle czekam, bo teraz nadszedł twój czas i wyrwiemy z tej rady, co się da. Jeżeli chodzi o struktury, w których się jest tylko jakby jeden sfokusowany, wiecie, jedna wizja, prawda? No ja uważam, że możecie się nie zgodzić ze mną, ale to jest wielkie zło. To jest właśnie to, co doprowadziło tą radę do tego, jak wyglądamy. I jeżeli wy tak chcecie zrobić, to będziecie tym, kogo teraz gonicie. Ponieważ to jest tak, że ludzie wychodzą sobie na przerwę, jak coś potrzebują radni, i ustalają, jak głosują. Dyscyplina klubowa czy coś. I można mówić, że nie, u nas nie będzie dyscypliny klubowej i to. Ale jeżeli będą wszyscy o odmiennych poglądach, a jednemu się nie będzie coś troszkę podobać, to on będzie wyrzucony z kółka. I to jest, wiecie, można mówić, że będzie inaczej, ale człowiek nawet sam się będzie czuł. Niestety no, to jest taka, tak trochę leży w naszej naturze. Dlatego ja powiedziałem, że zapraszam każdego mieszkańca, najlepiej takiego, który nie potrafi kalkulować politycznie, ponieważ ostatnio ja uważam, że Giba przekalkulował z tym, ponieważ można było referendum zrobić o Majchrowskiego. Kosztowałoby to parę baniek,
milionów, przepraszam bardzo, ale nas tyle kosztuje telewizja miesięcznie, 6 milionów złotych. To przecież mogliśmy to zrobić. Tyle, że według mnie dla niego by było potworną stratą wizerunkową przed samymi wyborami, jeżeli by nie doszło do tego, czy poszło nie po myśli, więc on to przekalkulował zimno. Według mnie fajnie jest nie mieć tego ega takiego, nie mieć tej opinii, nie kalkulować i taka trochę hulaj dusza. A wracając do tego, jak tych mieszkańców pogodzić, prawda, no bo przy każdej inwestycji coś się zdarza. No okłamałbym cię, jakbym powiedział, że jest na to złoty środek. No to nie ma złotego środku, ale jak ja będę prezydentem, to ja nie zobaczę tylko swojego pałacu na Łagiewnikach, przedniego siedzenia na limuzynie i zadymionego gabinetu, tylko ja pojadę do tych ludzi. Pojadę i będę z nimi rozmawiał i zobaczę, co się da zrobić. Jeżeli coś się nie będzie dało zrobić, będę się starał im to wytłumaczyć. No, nie przesadzajmy, takich wielkich inwestycji jak ta tutaj, prawda, tramwaj czy coś, czy inne, to nie są inwestycje, które się robi codziennie. Wiadomo, że budowy się zaczynają co chwilę, ale też nie wszędzie są takie spory, prawda? Nie wszędzie się buduje dom w parku, nie wszędzie się wycina 1000 drzew. To ja jeździłem przez lata, no, taką działalnością się zajmuję z kamerą i nagrywałem tych polityków. Więc jak zbliża się rok wyborczy, taki jak ten, to Majchrowski i politycy są 3-4 razy dziennie na wszystkich otwarciach, roku szkolnego, czegoś tam, czegoś, impreza w jakiejś firmie. Przecież oni się pojawiają na imprezach w firmie. Jedzenie, kolację, obiad, śniadanie gdzieś na mieście, na jakimś otwarciu czegoś, jakiś meeting, tak jak tutaj, prawda, powiedzmy, zapraszają prezydenta. Więc to też nie jest tak, że tyle mają roboty, bo przecież tam pracuje ileś tysięcy osób, czy ileś naście w urzędzie. 3000. No, w samym urzędzie. W samym urzędzie, więc ja uważam, że prezydent powinien być blisko ludzi. Dlatego ja obiecuję, że pierwsze co zrobię, poza pojechaniem do Warszawy, bo jak wrócę i właśnie muszę powiedzieć to Majchrowskiemu, jak go spotkam, żeby uważał na Lexusa, bo ja chcę go sprzedać. Za dobre pieniądze, jak pójdziemy, bo to też o to chodzi, żeby jeździć tą komunikacją. Nie tak, trzeba jeździć komunikacją, ale chodzić na nogach, spotykać tych ludzi. Tak, Mateusz płakał, gdy sprzedawał. Tak, a Majchrowski jedzie 100 metrów do knajpy z Urzędu Miasta Lexusem. Przecież no 100 metrów przesadziłem, 300 jest chyba szara gęś od tego, od Nagrodzkiej, od Urzędu Miasta. No to o czym my mówimy? Przecież ten człowiek jest oderwany od rzeczy. Ja, zdecydowanie. Monika, a ty jakbyś pytał, pierwsze pytanie było o start w wyborach i drugie właśnie było dwa pytania dotyczące tej, no jak te różne interesy i poglądy połączyć. No i tu był dobry przykład, no, że jakby ktoś chce zachować dzikość Zakrzówka, ktoś inny chce zrobić tam baseny. No jak to widzicie? Tutaj też padło takie sformułowanie, żebyśmy się nie odżegnywali od Rady Miasta. My tego nie robimy. Ja po prostu wiem, że to nie jest takie proste. My jesteśmy ruchem też dosyć młodym. A żeby startować do Rady Miasta, trzeba mieć swojego kandydata na prezydenta. Więc jakby miejmy tego świadomość, że to nie jest tak, że po prostu ogłaszam się w internecie, że startuję. I ludzie, no, ale Mateusz startuje na prezydenta, tak, to jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast chodzi o to, że to nie jest takie proste, nie ułatwiają też nam tego, żeby ruchy miejskie mogły wejść do Rady Miasta, więc jakby ja nie mówię nie i tak jak powiedziałam wcześniej, będę wspierać absolutnie każdego aktywistę, aktywistkę, mieszkańca czy eksperta, który do Rady Miasta będzie chciał startować. Natomiast jeżeli chodzi o połączenie tych różnych grup, my się w akcji też bardzo często ze sobą nie zgadzamy i chodzi o to, że potrafimy ze sobą rozmawiać, dojść do jakiegoś konsensusu i wspólnie wypracować jakieś stanowisko albo jakieś rozwiązanie, które jest akceptowalne dla nas i jest akceptowalne społecznie, więc to też nie jest tak, że jest ileś osób w ruchu i one wszystkie zawsze na każdy temat mówią jednym głosem. To jest nierealne, jeżeli komuś się wydaje, że tak funkcjonuje jakikolwiek ruch miejski, to nie ma to żadnego związku z rzeczywistością. I w kwestii Zakrzówka też były różne głosy. Były takie, że chcemy mieć to 100% dzikie, były takie, że kąpielisko powinno być na dużym zbiorniku, więc jakby te głosy są różne. Chodzi o to, żeby to wyważyć, znaleźć wspólne rozwiązanie,
i spróbować jakoś pogodzić te interesy, bo nie zawsze będzie tak, że się uda coś przepchnąć jeden do jeden, bo jedna osoba na przykład tak sobie wymyśliła. Więc jakby staramy się rozmawiać między sobą, staramy się dochodzić do jakichś wniosków, przekonywać się, znajdywać argumenty. To jest właśnie też to, o czym mówiłam, że my bardzo dużo pracujemy merytorycznie, znajdując rozwiązania na przykład w innych miastach, w innych państwach, czy nawet w jakichś opracowaniach naukowych, więc staramy się tak to robić. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś większe zebranie informacji, a nie tylko na poziomie ruchu, to jest chociażby panel obywatelski i takich paneli mieliśmy już w Krakowie 2 i moim zdaniem to jest naprawdę fajne narzędzie, z którego warto korzystać. Czy no tak jak rozmawialiśmy o referendum, natomiast no tutaj też to też to nie jest takie proste, żeby referendum na każdy temat zawsze organizować. Tak, dzięki serdeczne. Proszę was o brawa dla naszych gości. Bardzo wam dziękuję za liczne przybycie, bardzo dziękuję gościom za bardzo ciekawe wypowiedzi. Bardzo cieszę się, że pojawił się tutaj cały szereg wątków, również tych różnicach między wami, czy o tym właśnie, jak te różnice rozwiązywać. Ja siłą rzeczy zakończę autoreklamą. Jeśli chodzi o chociażby pytanie dotyczące finansowania takich inicjatyw, my też w Instytucie Demokracji Bezpośredniej planujemy taki cykl szkoleń właśnie dla osób, które chciałyby nie tylko tworzyć, czy komitety obywatelskie inicjatywy uchwałodawczej, czy komitety referendalne, czy po prostu realizować różnego rodzaju działania, tak by pokazać, jak korzystać z takich narzędzi jak crowdfunding, jak korzystać z narzędzi prawnych, które pozwalają na to, żeby te minimalne środki na prowadzenie takiej działalności prowadzić. Powiedziałem o tych referendach z tego powodu, że to jest dla nas bardzo ważny element tożsamości Instytutu Demokracji Bezpośredniej, czyli takie przekonanie, że żyjemy w takich czasach, w których po prostu no, w wielu rzeczach radykalnie się ze sobą różnimy i te różnice między nami, powiedzmy sobie, do jakiegoś poziomu są merytoryczne i jesteśmy w stanie nawzajem przekonywać się na argumenty, ale w wielu kwestiach po prostu też są związane z naszymi wartościami, z naszymi poglądami, z rzeczami, które są dla nas ważne i trochę nie da się tych decyzji rozstrzygnąć merytokratycznie, a jakoś ostatecznie trzeba je rozstrzygnąć w taki sposób, żeby wszyscy uczestnicy tego sporu czuli, że mieli coś do powiedzenia. Właśnie dlatego uważamy, że demokracja bezpośrednia jest jakąś istotną odpowiedzią na ten kryzys no tej demokracji liberalnej, merytokratycznej, którą oglądamy w ostatnich latach, bo po prostu kiedy coraz bardziej się różnimy, to ci, którzy akurat nie rządzą, czują się zupełnie wykluczeni z tych procesów. I sprawy miejskie tutaj wbrew pozorom, bo jak mówimy o tych sporach światopoglądowych, ideowych, to myślimy o tej wielkiej polityce, a tymczasem spory chociażby o kwestie transportowe, o to jak zorganizować ruch w mieście i tak dalej, to są tak naprawdę spory, które przebiegają po tych samych liniach. I oddanie głosu obywatelom to jest szansa na to, żeby po pierwsze ci obywatele mogli się dobrze zorganizować i ci, którzy zorganizują się lepiej, po prostu wygrać, ale żeby wszyscy pozostali wiedzieli, że to nie jacyś oni z góry podjęli za nich decyzję, tylko moi współobywatele, moi współmieszkańcy po prostu tak zdecydowali i okej, może za 10 lat ich przekonam do tego, że jesteśmy na innym etapie rozwoju społecznego i możemy już podjąć jakąś decyzję inaczej. Raz jeszcze bardzo państwu serdecznie dziękuję, cieszę się, że byliście tutaj tłumnie, dziękuję za wytrwałość, bo to spotkanie nie było krótkie, właściwie te dwa spotkania, które tutaj mieliśmy dzisiaj, najpierw wykład, potem debata, to nie było krótko, cieszę się, że byliście, dziękuję za poziom pytań, zachęcam do obserwowania i mam nadzieję, że do zobaczenia, jak nie w Krakowie, choć pewnie w Krakowie też do końca roku się jeszcze pojawimy, to po prostu na naszych kanałach społecznościowych, staramy się być wszędzie z różną intensywnością, ale mam nadzieję, że nie stracicie nas z oczu i będziecie się po prostu inspirowali tymi materiałami w swojej działalności tutaj w Krakowie. Dzięki wielkie.